Szczęść Boże, Szanowni Państwo, serdecznie witamy w Warszawie przy ulicy Długiej 29 na otwartym wykładzie dr Anny Mandrelli o rotmistrzu Witoldzie Pileckim w 75. rocznicę śmierci tego niezłomnego żołnierza. Wiemy, że te wartości, które wyznawał, były na wskroś katolickie, dlatego na początek zaproponujemy, żebyśmy rozpoczęli nasze przedsięwzięcie, nasze wydarzenie modlitwą. Poproszę, żebyśmy wszyscy wstali. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. I za wszystkich zmarłych, umęczonych w więzieniu mokotowskim razem z rotmistrzem Pileckim. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Serdecznie dziękujemy za wspólną modlitwę. Przypomnę tylko, że organizatorem tego wydarzenia jest Konfederacja Korony Polskiej z panem posłem Grzegorzem Braunem na czele, który niestety mimo największych chęci nie mógł przybyć, ponieważ trwa trzydniowe posiedzenie Sejmu, bardzo intensywne od wczesnych godzin porannych do późnych wieczornych. Ważne głosowania dla nas, też kwestie wartości są rozstrzygane, dlatego reprezentujemy tutaj pana posła jako członkowie Komitetu Politycznego wraz z panem Wojciechem Sińskim, któremu oddam głos. Szanowni Państwo, rotmistrz Witold Pilecki to jest taka osoba, która właściwie każde państwo, gdyby miało taką osobę w historii, to byłaby na sztandarach. To byłaby tak naprawdę ikoną polityki historycznej danego państwa. W naszym państwie, mimo że odzyskaliśmy niepodległość 34 lata temu, rotmistrz Witold Pilecki nie jest w ogóle, powiedzmy, przedstawiany jako pierwszoplanowa postać, jeśli chodzi o polską, o politykę historyczną Polski. Powinniśmy sobie zadać pytanie, dlaczego tak jest? Dlaczego taka postać, tak krystaliczna, tak wiernie oddająca wartości katolickie, zasady cywilizacji łacińskiej, dlaczego taka postać jest tak bardzo niechciana? No, każdy powinien sobie odpowiedzieć, że oczywiście sam. Ja to tak twierdzę w ten sposób, że my jedziemy tak naprawdę na takich oparach cywilizacji łacińskiej. Jeśli my nie będziemy walczyć o to, żeby zachować tą cywilizację łacińską u nas w Polsce, to następne pokolenie już będzie żyło w zupełnie innych warunkach i to już na pewno nie będzie cywilizacja łacińska. To będzie, jeśli już, to tylko w książkach. Także ta postać tak jakby zadaje, jest, nawet bym powiedział tak, to jest taki jeden wielki wyrzut sumienia dla całej Europy, oprócz Polski, ponieważ cała Europa na podstawie tej postaci może stwierdzić tak, to my się zachowaliśmy nie tak jak trzeba w czasie wojny, a Polacy to są ci sprawiedliwi. Polacy są ci sprawiedliwi i to tak naprawdę idzie zupełnie w poprzek tej narracji, czy bym powiedział tej hagady, która jest uprawiana tutaj przez naszych sąsiadów, głównie przez naszych sąsiadów. I teraz pytanie, dlaczego my nie uprawiamy własnej narracji, własnej polityki historycznej? To w zasadzie jest prosta odpowiedź. No skoro rząd definiuje się jako sługi narodu ukraińskiego, no to na jakiej zasadzie? Dlaczego miałby być? To jest, ostatnio się dowiedziałem, tak już nawiązując do polityki historycznej, ostatnio jeden z posłów rządzącej koalicji stwierdził, że pamięć rzezi wołyńskiej została specjalnie pominięta przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ponieważ to by było interpretowane, że to jest narracja rosyjska. Wspieranie
pamięci rzezi wołyńskiej. I niestety takich ludzi mamy przy władzy. My powinniśmy przy wyborach, powinniśmy pamiętać, że my, tak jak Witold Pilecki, powinniśmy walczyć o to, żeby Polska była Polska. Nie rosyjska, nie niemiecka, nie amerykańska, nie ukraińska, tylko Polska. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Widzicie Państwo, mimo tych fasadowych gestów naszej władzy, żeby móc prowadzić rzetelne badania, jeśli chodzi choćby o rotmistrza Witolda Pileckiego, trzeba to robić na własną rękę, tak jak to robi nasz dzisiejszy gość dr Anna Mandrela. I tutaj ukłony w stronę pani doktor, że na własną rękę, na własny koszt, jedynie posiłkując się zrzutkami publicznymi, w sposób rzetelny swoje badania przeprowadza, mimo że mamy Ministerstwo Kultury, że mamy ministra kultury w postaci pana Piotra Glińskiego. Nie są środki, którymi pan Gliński dysponuje, przeznaczane na procesy badawcze, na badania naukowe dotyczące tak kluczowych postaci, jeśli chodzi o historię Polski. Nie przedłużając, już znacie dobrze naszego dzisiejszego gościa, jeszcze raz dr Anna Mandrela, autorka książek nie tylko o rotmistrzu Pileckim, ale również ostatnio o siostrze Izabeli Łuszczkiewicz, w której to książce pojawia się szeroki wątek Adama Doboszyńskiego. Te książki można nabyć na naszym dzisiejszym spotkaniu, do czego gorąco, gorąco zachęcam, poprosić autograf panią doktor. Natomiast nie przedłużając, oddaję mikrofon pani Annie. Zapraszam. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Witam Państwa. Tak jak pani Marta powiedziała, te moje książki, które widzicie, powstają głównie dzięki hojności osób, które je wsparły, dlatego z tego miejsca chciałabym wszystkim darczyńcom podziękować. Dzisiaj dwie osoby, którym bym chciała podziękować. Pani dr Mira Modelska-Krycz jest jednym z darczyńców właśnie tej książki Niezłomna zakonnica. Jest tutaj też pan Paweł Hertel z rodziny siostry Izabeli, dzięki któremu otrzymałam bardzo cenne informacje do książki, między innymi listy, które siostra Izabela pisała z więzień, z Fordonu, bo później w Inowrocławiu ta korespondencja, no nie było tak łatwo z tym, natomiast kilka listów z Inowrocławia też się zachowało, to dostałam od sióstr ze zgromadzenia siostry Izabeli i też takie pierwsze listy, już po długim okresie, dopiero pierwszy list, który napisała z Mokotowa, były bardzo lakoniczne, więc największa ta korespondencja to jest z Fordonu, i dzięki uprzejmości pana Pawła te listy również umieszczam w książce. Natomiast tak jak państwo widzą, wątków jest wiele, a też już trochę później zaczęliśmy, więc zrobimy tak, że ja tutaj na slajdach mam tylko takie główne rzeczy, które chciałabym zarysować. I jeśli chodzi o ten wątek polityki historycznej, jeśli chodzi o wątek rotmistrza Pileckiego i siostry Izabeli, i jak to zakończę, to będzie czas na dyskusję. I jeśli któryś z tych wątków państwa szczególnie interesuje, to mam nadzieję, będziemy je rozwijać. Więc jak to jest z tym rotmistrzem Pileckim, o czym też dzisiaj mówiliśmy w Sejmie? Mamy 2023 rok, to chyba jest artykuł jakoś z 2020, który prognozował, że w 2021 roku mają wejść dwa wielkie filmy o rotmistrzu Pileckim. Żaden z tych filmów do dzisiaj się nie ukazał. No można tutaj obwiniać być może pandemię, ale nie ma w ogóle słuchu, żeby coś powstawało, a inne filmy w międzyczasie przecież powstały. Tutaj z jednej strony raport Pileckiego, film w reżyserii Leszka Wosiewicza, dotacja 1 000 000 zł, więc właściwie w porównaniu z różnymi produkcjami nie taka duża dotacja, ale w międzyczasie wiemy, że oddalono pana Wosiewicza, wprowadzono innego reżysera. Wiem, że pan Cyra z Muzeum Auschwitz też postulował, żeby ten film zablokować, gdyż widział tam przekłamania historyczne. Ja prosiłam pana Żaryna, profesora Żaryna, żeby mnie skonsultował z kimś, kto jest odpowiedzialny za scenariusz. On to tak zbył, kazał mi szukać jakiegoś nazwiska w internecie. Ja mówię, no panie profesorze, a on mówi, ach i tak nie ma sensu, żeby się pani kontaktowała, bo film jest psychologiczny i nikomu na konsultacji historycznej nie zależy.
Ostatecznie co z tym filmem się stało, nie wiadomo. W każdym razie nasze pieniądze na to poszły. Drugi film, to tutaj nie wiem, czy dobrze widać, ale na dole, to w 2019 roku było rozdanie. Film Ochotnik dostał dofinansowanie z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej na 6 milionów złotych, ale ogólnie budżet miał być jeszcze większy, bo to miała być koprodukcja polsko-amerykańska. I też nie wiemy, co ostatecznie z tym filmem się stało. Może dobrze, że go nie ma, ponieważ ten film miał być na podstawie książki The Volunteer Jacka Fairweathera, amerykańskiego autora, który tutaj przyjeżdżał do Polski i który chociaż rzeczywiście zawarł wiele cennych wątków, to w książce ogólna jest taka teza, że Pilecki był w porządku, ale Polacy to antysemici, że rzekomo Polacy mordowali Żydów w Powstaniu Warszawskim. Cała książka nie rozpoczyna się od losu Polski, od tego, że dziadek rotmistrza Pileckiego został zesłany w głąb Rosji po powstaniu styczniowym, o tym jak wtedy w mroźnym Ołońcu młody Pilecki dorastał, potem w Wilnie w nielegalnym polskim harcerstwie uczył się polskiej kultury. Nie, film się zaczyna, książka, bo film ostatecznie nie powstał, od lat, od dwudziestolecia międzywojennego, gdzie w okolicy, tam gdzie mieszka rodzina Pileckiego, Polacy rzucają kamieniami w żydowskie sklepy. Więc na taki film, to, na taką książkę, bo film został też dofinansowany na podstawie tej książki, ostatecznie go nie ma. Być może sprzeciw ludzi byłby zbyt wielki. Natomiast Instytut Pileckiego tutaj pokazuje, jakie jest obecne logo na stronie Instytutu Pileckiego, więc Instytut Pileckiego też zmienił sobie logo. To Instytut Pileckiego właśnie wspierał tłumaczenie i wydanie tej książki Jacka Fairweathera, a nie jakichś innych autorów. Tutaj o Instytucie Pileckiego też można by dużo mówić. Mówiłam więcej na innych moich nagraniach. Nie przeczę, że niektóre ich inicjatywy mogą być wartościowe, ale w dużej mierze wydawało się ludziom, że bardzo dużo pieniędzy idzie na Muzeum POLIN i na tą taką upamiętnienie historii Żydów polskich. I wydawało się, że jak powstanie Instytut Pileckiego, to to już będzie dotyczyło polskich spraw. A oprócz tej książki, która pokazuje Polaków jako antysemitów, głównie jeśli popatrzymy, czym się Instytut Pileckiego zajmuje, to są to podobne działania co Muzeum POLIN, czyli główna tematyka i tak jest żydowska. Nie mówię, żeby nie mówić o Polakach ratujących Żydów, tylko że właściwie tutaj dwie instytucje niejako powtarzają swój program, a na przykład o takich postaciach jak siostra Izabela nie słyszymy. Kolejny wątek, o którym powiem krótko, jeśli Państwo będą chętni, to powiemy o nim więcej na koniec. To jest z 2020 roku, ponieważ ta książka Kto zdradził Witolda Pileckiego zapoczątkowała polemikę. Zostałam przez redaktora Tadeusza Płużańskiego skrytykowana głównie bezimiennie, wraz tylko z imienia i nazwiska. Szkoda, że bezimiennie, no bo jakby powiedział moje imię i nazwisko i tytuł książki, to może ktoś by kupił, może byłaby to jakaś reklama, prawda? Natomiast krytyka była bezimienna. Dlaczego? Opisałam w książce Kto zdradził Pileckiego, jak to naprawdę wyglądało, głównie przytaczając dokumenty. Mamy dwie postacie, Stefan Gus, Kazimierz Czarnocki, o których wiemy konkretnie, że donosili na Pileckiego. Postać ojca Tadeusza Płużańskiego, również Tadeusz Płużański, jest niejasna. Co prawda siedział w więzieniu, ale bardzo szybko wyszedł na wolność, jeździł do Muzeum Ateizmu w Rosji, promował właśnie Teilharda de Chardena, taką filozofię, która chciała łączyć katolicyzm i marksizm. Ale też zaraz po wojnie on na krótką chwilę został zwerbowany przez UB. Potem było powiedziane, że niby uciekł w niewiadomym kierunku, potem działał w grupie Witolda Pileckiego, ale tu jest też dużo niejasności. Więc Tadeusz Płużański nie chciałby, żeby jakiekolwiek takie wątki się pojawiały, a ja chciałam po prostu przedstawić tę książkę rzetelnie. Natomiast również tacy historycy, powielając narrację, która gdzieś tam była puszczona w obieg, a która jest nieprawdziwa, cały czas powtarzają, że dwie osoby, Wacław Alchimowicz lub Leszek Kuchciński, mieliby rzekomo zdradzić Witolda Pileckiego. Ja pokazuję, że to jest nieprawda, ale o tym wątku może jeszcze później.
Jeśli chodzi o Pileckiego, ja myślę, że wszyscy już mniej więcej znają historię, więc nie będę jej całej powtarzała, tylko zwrócę uwagę na kilka takich wątków. Tutaj dwa wątki. Po pierwsze Dworek Sukurczy, a po drugie jego praca nad charakterem. On gdy zaczął pracować nad tym dworkiem, bo tutaj trzeba powiedzieć, że to był rodzinny dworek, przez wiele lat oddany na niekorzystnych warunkach w dzierżawę, kiedy rodzina mieszkała właśnie na terenach rosyjskich, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Mogli znowu tam zamieszkać, ale trzeba było wszystko wyremontować, odbudować, jeszcze załatwić sprawy w sądzie i chwilę potem wybuchła wojna polsko-bolszewicka. Ojciec Pileckiego na kilka miesięcy trafił do więzienia, a jak wyszedł, to był taki załamany. Miał zupełnie inny charakter niż Witold Pilecki. Jego ojciec łatwo wpadał w takie stany depresyjne, czasami się awanturował. Bardzo trudny charakter i widać, że to dużo pracy kosztowało Witolda Pileckiego, żeby nie pójść w ślady ojca. Witold Pilecki zrezygnował z studiów jego wymarzonych na Akademii Sztuk Pięknych, żeby pomóc rodzinie potem, jak już właśnie ojciec wyszedł z więzienia, ale nie zajmował się tym za bardzo, odbudować ten dworek, załatwić wszystkie sprawy. Tego też właśnie tyczy się ten cytat. I zawsze, gdy mam jakieś dla szkół właśnie tutaj wykłady, to pytam młodzież, co jest w tym budynku. I zawsze młodzież odpowiada, że muzeum. To właściwie w każdej klasie. Wszyscy chórem odpowiadają muzeum. Albo jedna osoba gorliwa odpowiada, a inni się wstydzą cokolwiek powiedzieć. Ale jeszcze nie było klasy, gdzie by nie padła odpowiedź muzeum. No i wtedy ja im pokazuję ten slajd. I pokazuję im, że po wojnie komuniści na tym terenie całkowicie zrównali z ziemią ten dworek. Chodziło o to, przecież mogli tam jakiś magazyn zrobić, albo cokolwiek, albo jakiś swój urząd, cokolwiek. Chodziło o to, żeby całkowicie wyeliminować pamięć o polskiej szlachcie, o Polakach na tamtym terenie, żeby wyeliminować w ogóle myślenie, że to były nasze ziemie. Dzisiaj tak, to są ziemie, tereny Białorusi, ale również w Polsce grabiono majątki. To będzie, mam nadzieję, później przyczynkiem do dyskusji, do tego, co dzisiaj również się dzieje, nad czym dyskutujemy. Majątek, który należał do Adama Doboszyńskiego, drugoplanowego bohatera książki o siostrze Izabeli, ten właśnie dworek też został przez komunistów zabrany. Do dzisiaj rodzina go nie odzyskała i taka ustawa, która kilka lat temu weszła, rzekomo mająca tutaj chronić interesy Polaków, to jeszcze bardziej uniemożliwiła rodzinie jakiekolwiek ubieganie się o ten majątek. Chorowice się ten majątek Doboszyńskiego nazywał. Więc tutaj jest też ważny wątek na koniec dla nas do dyskusji, żeby sobie zapamiętać i żeby sobie zanotować. Bardzo ważny jest wątek religijności, duchowości rotmistrza Pileckiego. Tutaj dla mnie właśnie ta książka Duchowość i charakter Witolda Pileckiego to miał być jeden artykuł pokazujący jego pobożność i nie wiedziałam, że znajdzie się tutaj aż tak wiele wątków. Na przykład mamy 16 lat przed udaniem się do Auschwitz. List do jego pierwszej sympatii, Kazimiery Daczówny. Ostatecznie z tej relacji z Kazimierą Daczówną nic nie wyszło, ona nie chciała zakładać rodziny. Witold Pilecki ostatecznie ożenił się z Marią z Ostrowskich, mieli dwoje dzieci, dzieci żyją do dzisiaj. Ale listy Kazimiery Daczówny się zachowały. Ja w książce Duchowość i charakter Witolda Pileckiego pokazuję wiele z tych listów, opowiadania, bardzo głębokie już wtedy religijne przemyślenia, na przykład jego relacja z tego, jak odbył pieszą pielgrzymkę, jak na pytanie właśnie tej ówczesnej swojej dziewczyny, czy
właśnie idzie z jakąś intencją, czy o coś prosi Pana Boga, to on powiedział, że nie zamierza się z Panem Bogiem targować w kupiecki sposób, że ja dla Ciebie, Panie Boże, pójdę do Kalwarii, a Ty mi daj to lub tamto, lecz że trochę cierpienia jest formą wdzięczności za wszystko, co on ma od Boga i za zrozumienie tego, że i przyjemność, i przykrość jest w gruncie rzeczy dobra. Więc już wtedy się pojawia takie myślenie, że nie tylko te chwile przyjemne, ale cierpienie, trudne chwile, wyrzeczenie, ofiara czegoś nas uczy. I tutaj właśnie 16 lat przed udaniem się do Auschwitz, nie wiadomo skąd, takie przemyślenie, że jeśli bym nawet nie miał kawałka chleba, bo by się tak Panu Bogu Bozi zechciało, to bym i wtedy pewności siebie nie stracił. Nie wiadomo skąd takie przemyślenia. Zaraz sobie powiemy o jednej rzeczy, o której się nie mówi, bo to nie jest przypadek, on się nie wziął znikąd. Jeśli popatrzymy na pierwsze lepsze opracowanie, czy to chyba nawet na stronie IPN-owskiej, to wychodzi z tego, że Witold Pilecki był sobie gospodarzem w Sukurczach, był podporucznikiem kawalerii, szkolił co prawda oddział Krakusów, ale zwykle zajmował się swoim gospodarstwem. Założył mleczarnię, ochotniczą straż pożarną i tak dalej. Ale skąd nagle taki człowiek założył konspirację wojenną, organizację o nazwie Tajna Armia Polska i potem tak sprawną organizację w obozie Auschwitz? Tłumaczono to tym, że był w harcerstwie, ale i tak wydaje się to jakoś mało wiarygodne. I tutaj ten wątek, o którym właściwie oprócz mnie mało kto mówi, a jest cały czas warty zbadania, pokazuje nam, że to się nie wzięło znikąd, że już w latach 30. Pilecki, zapewne tutaj wiemy o tym, że Edward Rydz Śmigły go do tego zaangażował, gdyż pojawia się na ten temat jedno lakoniczne zdanie w jego późniejszych wspomnieniach, działał w tak zwanej dwójce, czyli w oddziale drugim Wojska Polskiego, pod przybranym nazwiskiem. Nie wiemy, co robił, nie wiemy, jaka była jego misja, nie wiemy, jakie miał zadania, ale to jest bardzo ważny wątek. Wiemy, że w tej konspiracyjnej pracy pod fałszywym nazwiskiem jeszcze przed wojną, czyli w 1938 roku, awansuje do kapitana. Jedynie na zewnątrz ma przykrywkę, podporucznik rezerwy i właśnie kawalerzysta, dlatego gdy w 1943 roku on się dowiaduje, że otrzymał stopień rotmistrza, rotmistrz to był odpowiednik kapitana właśnie w kawalerii. I później już po wojnie, gdy był we Włoszech, generałowi Pełczyńskiemu napisał na jednej kartce, żeby mu po prostu ujawnić, kim on jest. Od trzech gwiazdek kapitana w 1938 roku do takich samych trzech gwiazdek rotmistrza w 1943 roku długą i ostatecznie trudną przebyłem drogę. To jest tekst, który udało mi się znaleźć w Londynie, właściwie w takiej głównej teczce z papierami rotmistrza Pileckiego, z której inni wydawcy brali raporty, ale już tam nikomu się nie chciało na takie mniej czytelne kartki z tyłu popatrzeć, a właśnie tam był taki skarb. Aczkolwiek nie wiem, z jakiego powodu historycy nie chcą pociągnąć tego wątku, poszukać co tam jeszcze dalej, ani właściwie o nim mówić, bo ja myślałam, że ja to powiem i inni, być może nawet nie podając mnie w przypisie, po prostu będą tą informację powielać. Chyba jedna lub dwie osoby tak zrobiły, a właściwie ta informacja nie przewija się. Jest ona kluczowa też dla tej jego późniejszej pracy, o czym sobie powiemy. I tych wątków tak naprawdę jest bardzo dużo. Mówi się dzisiaj, i taki miał być ten film, jeśli jakieś takie tutaj krótkometrażowe filmy powstają, to zwykle one mówią o Pileckim jako ochotniku do Auschwitz. Co oczywiście jest bardzo ważne. W Auschwitz spędził 3 lata, uciekł z 2 współwięźniami. Bardzo ciekawa jest też historia tej ucieczki. Ja też pokazuję to, że się nie załamał. 2 mężczyzn z rodziny jego żony również było w Auschwitz. 1 nie wytrzymał psychicznie, poszedł na druty, popełnił samobójstwo. 2, chociaż Auschwitz przeżył, później się załamał. W
prostu no, psychicznie wysiadł, stracił wiarę, nie można było później normalnie się z nim porozumieć, nie mógł już po tych doświadczeniach normalnie funkcjonować. Witold Pilecki ucieka z Auschwitz, trafia do Nowego Wiśnicza, do domu Tomasza Serafińskiego. Co ciekawe, to jest osoba, na której przybranych dokumentach przebywał w Auschwitz. To też jest bardzo ciekawy wątek. Te dokumenty zostały przez przypadek znalezione w Warszawie. Prawdziwy Tomasz Serafiński je zgubił. Ja tam byłam w zeszłym roku w Koryznówce. Jeszcze tam można porozmawiać z córką Tomasza Serafińskiego, która te wszystkie wątki opowiada. Tam od razu po ucieczce Pilecki pisze pierwszą wersję raportów, raporty z 1943 roku. Nie jedzie od razu do rodziny, chociaż może. Wysyła bardzo sympatyczne listy, które się zachowały do swoich dzieci, do swojej żony, ale stara się przy nawiązaniu kontaktu z Armią Krajową cały czas myśleć, jak tu wyzwolić Auschwitz, bo nie może tak zostawić tych swoich towarzyszy, którzy tam zostali. Dopiero gdy się okazuje, że taka akcja nie miałaby szans, dopiero wtedy wraca do Warszawy. Nie będę tu mówić o powstaniu warszawskim. Z powstania warszawskiego. Być może nie ma tam nic aż tak bardzo ciekawego dla zwykłego czytelnika, ale jest to ciekawy dokument historyczny, który w Studium Polskiej Podziemnej się znajduje. Ja go też mam na swoim komputerze. No nie jest to aż tak literackie, żebym ja to mogła własnym nakładem wydać, ale też pytanie, czemu jakieś na przykład Muzeum Powstania Warszawskiego czy poważne instytucje się tym nie zainteresują. Jeśli się zainteresują, no to mogą się do mnie odezwać, to im powiem, gdzie tego w Studium Polskiej Podziemnej, pod jaką sygnaturą można szukać. Nie tylko raporty z Auschwitz. Po 1945 roku, gdy Pilecki trafił do Włoch, od razu starał się powrócić do Polski. Od razu mówił o tym i tutaj trzeba dodać, że wielu innych oficerów zostawało za granicą. Starali się sprowadzić swoje rodziny, swoje żony do Włoch. Pilecki od razu podejmuje misję, stara się to załatwić. Pod koniec, sama końcówka już 1945 roku, on już jest w Polsce. I tutaj jest też taka przykra rzecz, jeśli chodzi o powstanie warszawskie, bo Pilecki działał wcześniej w organizacji o kryptonimie NIE i ta organizacja, jej członkowie mieli zakaz brania udziału w powstaniu warszawskim. Jej członkowie mieli się szykować na to, co się stanie, jeśli po wojnie Polska trafi pod okupację sowiecką. Jak tutaj w nowych warunkach konspirować? Dlatego nie mogli brać udziału w powstaniu warszawskim. Ale wiadomo, był to taki zryw. Większość z tych mężczyzn no, nie mogła gdzieś siedzieć. Siostrzeniec Pileckiego, z którym rozmawiałam, pan Andrzej Marek Ostrowski, mówi, że no chyba sobie znając swojego wujka, jeszcze go pamiętając, nie wyobraża, żeby się miał gdzieś schować do piwnicy i wtedy nie wyjść. I taka była postawa tych mężczyzn. I gdy Pilecki wraca do Polski, okazuje się, że nie znalazł tych ludzi, ponieważ wielu z nich zostało zamordowanych w powstaniu warszawskim. I to jest ważny wątek, bo miał tą grupę przygotowaną, ale wielu z nich nie znalazł i musi grupę sformułować na nowo. Grupa jego docelowo nie ma żadnej nazwy. Dlaczego? Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość miało nazwę, miało swoją prasę podziemną i bardzo szybko ci ludzie byli aresztowani, podobnie jak w przypadku innych organizacji. Tego Pilecki stwierdził, będziemy działać podobnie na takich zasadach, jak on to wcześniej znał, czyli na zasadzie trójek, tylko trzy osoby się znają, każdy ma jakieś swoje zadania. Natomiast wiemy, że też jego grupa miała ścisły kontakt z czymś, co nazywało się Komitet Organizacji Polski Podziemnej. W
czym między innymi brał udział Włodzimierz Marszewski, postać bardzo ważna, a dziś również nieznana, zapomniana, również zamordowany w więzieniu mokotowskim, również nie wiadomo, gdzie komuniści później rzucili jego ciało. Przez jakiś czas w ogóle nie miał upamiętnienia na Łączce. No i w zeszłym roku tutaj doprowadziliśmy do tego, też tutaj chyba są osoby, które wtedy ze mną były na Łączce, że postawiono mu tam krzyż. Więc Grupa Pileckiego z tymi organizacjami, tam również było Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, w to zaangażowane, współpracuje. Siostra Izabela, chociaż wtedy była w Rzeszowie, również była oficjalnym członkiem Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Działalność jak najbardziej konspiracyjna. To, czym zajmował się Pilecki, to zdobywanie informacji. A ten też się mało mówi, cóż to są za informacje. W książce Kto zdradził Pileckiego ja je pokazuję. Robienie małych zdjęć, notabene pani fotograf Wacława Wolańska, która te zdjęcia wykonywała, również została aresztowana, wyszła w 1955 roku. Zostawiła dwoje dzieci, w tym jedno niepełnosprawne, tylko za robienie zdjęć. Bo mówi się dzisiaj w tym kontekście, jeśli się w telewizji rzuca hasło żołnierze wyklęci, to głównie się mówi o tych żołnierzach, którzy zostali w lesie, którzy tam tworzyli konspiracje. Jakoś wydaje mi się, że mało się mówi o zwykłych kobietach, nawet o młodzieży, która angażowała się w jakieś ugrupowania konspiracyjne, gdzie właściwie każdy, kto podpadł władzy, mógł trafić do ciężkiego więzienia. Moja świętej pamięci ciocia nie ma swojego zdjęcia komunijnego, bo to były te czasy, i gdy szła do pierwszej komunii, miała robione zdjęcia. Chwilę później pani fotograf została aresztowana pod zarzutem, że też robiła zdjęcia rzekomo jakichś dokumentów. Ja właśnie te dokumenty w IPN-ie też studiowałam, tutaj jeden z tych dokumentów. Więc Grupa Pileckiego fotografowała dokumenty zdobyte z różnych miejsc, z Ministerstwa Edukacji, dokumenty związane z handlem, z niekorzystnymi umowami pomiędzy Polską a Rosją, z tym, jak jest zmieniane szkolnictwo, z tym, jakie są warunki w więzieniach, z tym, jacy ludzie są teraz u władzy, z tym, kto jest najbardziej niebezpieczny w MBP, kto najbardziej zagraża polskim patriotom, co trzeba zmienić, jakie będą strategie walki z Kościołem, i grupa fotografuje te dokumenty, a następnie kurierzy z narażeniem życia te dokumenty, na przykład w szczotce do włosów czy w jakichś rzeczach, przesyłają do Londynu. I niestety oni to z narażeniem życia przesyłali. Dzisiaj w Londynie, w Studium Polski Podziemnej, niektóre te dokumenty nadal gdzieś tam leżą w formie nierozszyfrowanej. Są jacyś badacze, którzy się tym zajmują, ale stosunkowo mało jak na ten ogrom dokumentacji, która cały czas jest tam dostępna. Tutaj również taka dbałość o to, co dalej. Sama grupa Wolność i Niezawisłość działała pod takim hasłem walka o duszę narodu, że jeśli już z jednej strony nie możemy myśleć o tym, żeby Polska była suwerenna, żeby była niepodległa, to myślmy o tym, co z naszą młodzieżą. Stąd bardzo ciekawy tekst do działaczy młodzieżowych, który odkryłam kilka lat temu i starałam się go rozpowszechniać, nawet na jednym z Marszu Niepodległości jako taka broszura w 2018 roku był kolportowany. Człowiek tyle ma wartości w sobie, ile zdolny jest do pojęcia tajemnicy ofiary i o ile oddaje się czemuś, co wyrasta swą miarą ponad jego własne ja. Ideałem niedoścignionym ofiary jest Chrystus, a krzyż symbolem poświęcenia i miłości. Dlatego Chrystus jest dla nas mistrzem i nauczycielem zbiorowego życia. Im więcej z Jego ducha w nas, tym lepsza społeczność, w której żyjemy. Tekst formujący młodzież, potem mówiący o różnych cnotach, o tym, jak działać, jak organizować grupy młodzieżowe. Myśleli, że nawet to przejdzie jako taka oficjalna gazetka, niekonspiracyjna, że jeszcze nie jest tak źle. W momencie, gdy
ludzie z grupy Pileckiego zostali aresztowani. Eugeniusz Chimczak, jeden z tych funkcjonariuszy, którzy byli odpowiedzialni za przeprowadzenie śledztwa, które prawdopodobnie również brutalnie traktował Witolda Pileckiego, te wszystkie dokumenty zakleił w kopercie i opisał, żeby posłużyły jako materiał do pokazowego procesu, więc jako, że musiał coś wymyślić, to tekst odezwa do działaczy młodzieżowych. Eugeniusz Chimczak, tutaj notabene nie wchodząc w żadne dzisiejsze realia, tylko dla rzetelności historycznej warto dodać, że nie był Polakiem, tylko Ukraińcem, opisał ten tekst jako namawiający młodzież do zamachów antypaństwowych. No, jeśli go przeczytamy, to tutaj nic takiego nie ma, jest o pracy nad sobą, a w ten sposób to było opisane, w ten sposób to trafiło również, jeśli mamy potem akt oskarżenia Witolda Pileckiego. No i tutaj jest ta postać budząca największe kontrowersje, o której ja piszę w książce Kto zdradził Pileckiego, i nawet jeszcze dzisiaj, wczoraj, jeśli sobie wejdziecie na relacje innych osób, które się Pileckim zajmują, zwłaszcza tutaj pan Tadeusz Płużański, ale nawet też pan Łabuszewski z IPN-u, będą pisać, że kapitan Wacław Alchimowicz był odpowiedzialny za zdradę grupy Witolda Pileckiego. Na to nie ma żadnych dokumentów. To jest wszystko wzięte na zasadzie jakichś ich takich poszlak i domniemań. Kolejna rzecz, że nawet jeśli prześledzimy dokumenty, to oni się z Pileckim nigdy bezpośrednio nie widzieli. Nawet właśnie Pilecki zeznał, że był ktoś taki, ale nigdy go nie widział. Przez Tadeusza Płużańskiego pomiędzy nimi był kontakt. I dlaczego też jego chce się właściwie oskarżyć i w ogóle zetrzeć mu kartę? On kiedyś jeszcze miał swoje upamiętnienie na Łączce. Jest upamiętniony na tej ścianie, tam gdzie dzisiaj byliśmy, w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych, w byłym więzieniu mokotowskim na Rokowieckiej. Tam ma swoją jeszcze tablicę wśród tych wszystkich nazwisk, ponieważ on również zostaje aresztowany. Jeszcze przed rozpoczęciem procesu Pileckiego zostaje skazany na karę śmierci bez adwokata i automatycznie jest wyrok wykonany, bo to było niepopularne, żeby o nim cokolwiek mówić. On co prawda był funkcjonariuszem MBP, ale przekazywał, bo oni musieli mieć takie wtyczki, inaczej skąd by brali dokumenty. Z poświęceniem życia wszedł do tego MBP i przekazywał bardzo cenne dokumenty właśnie o tym, kto został aresztowany, o tym, jak sfałszowano referendum, o tym, jak sfałszowano wybory, o tym, jak wygląda codzienne życie w MBP, i tego dotyczył między innymi raport Brzeszczota, gdzie on pisze: operatywne kierownictwo aparatu bezpieczeństwa rekrutuje się z Żydów polskich, Polaków sowieckich i nielicznych Polaków rdzennych. Na barkach tych ostatnich spoczywa cały ciężar pracy. Sowietnicy oficjalnie nie występują w rolach kierowniczych. Ich rola jest nawet na terenie MBP dokładnie zakonspirowana. Więc tutaj on pisze, jak to było, ponieważ do dzisiaj czasami słyszy się, że to, co było po wojnie, to była wojna polsko-polska, że to były takie dwa ugrupowania Polaków. Jedni chcieli komunizmu, inni nie chcieli, i nie mówi się tutaj ani o roli Sowietów, ani o roli Żydów. Tutaj nie chodzi o żaden antysemityzm, tylko o to, że po prostu Żydzi jako grupa nieprzywiązana do polskości bardzo łatwo w te struktury i bez żadnych skrupułów weszli. Więc on tutaj bardzo ciekawe różne informacje w tym raporcie Brzeszczota podaje. Historycy negują bez żadnych dowodów i jego postać, i ten tekst historyczny, raport Brzeszczota, bez żadnych argumentów, uważając, że ponieważ to był agent, a ten raport Brzeszczota to jakaś była prowokacja i nie warto się tym zajmować, nie warto tego brać poważnie. Więc na tym właśnie się skupiałam, jeśli chodzi o tą drugą książkę. Wracając do rotmistrza Pileckiego i do siostry Izabeli, jedno hasło ich
łączy. Witold Pilecki, wiemy, że swoim dzieciom i żonie kazał czytać książkę o naśladowaniu Chrystusa. Prawdopodobnie, tego nie wiemy na 100%, bo te napisy zamalowywano. On napisał na celi więzienia mokotowskiego, w którym przebywał: starałem się żyć tak, aby w godzinie śmierci móc się raczej cieszyć niż lękać. To jest parafraza cytatu z książki o naśladowaniu Chrystusa. Siostra Izabela, zaraz powiemy w jakim kontekście, powiedziała: czyste sumienie droższe mi było i jest nad życie. Tym cytatem rozpoczynam książkę o siostrze Izabeli. Ona jest trochę inna niż ta książka o rotmistrzu Pileckim. Obie książki o rotmistrzu Pileckim są stricte historyczne, a książka o siostrze Izabeli jest podzielona na dwie części. Druga część to są dokumenty, kalendarium jest stricte historyczne, jakby ktoś coś chciał zacytować, a pierwsza część też jest oparta o dokumenty, ale w charakterze powieści, ponieważ trzeba tutaj było pokazać te emocje, to co się działo. Czyste sumienie droższe mi było i jest nad życie. I tutaj ja nie brałam żadnych funduszy, to były długie badania, potem wydanie książki, ale ludzie, którzy się dowiadywali o tym, tak ich to hasło poruszyło, że tutaj, już nie pamiętam, to chyba był Wodzisław Śląski, ktoś po prostu nagle mi wysłał, że sam od siebie zrobił taki właśnie baner, gdzieś tam na murze powiesił. Tak to ludzi ruszało. Ponad 100 książek wysłałam od razu osobom, które wsparły ten projekt. Rzeczywiście takie dwie postawy całkowicie niezłomne. Można się zastanawiać, co się stało, że siostra Izabela również, nie tylko mężczyźni, no bo można przypuszczać, że Witold Pilecki niepoprawny politycznie wobec nowej władzy, ale co taka zakonnica, która potem po wojnie prowadziła ochronkę dla dzieci, co ona zawiniła, żeby ją tak brutalnie torturować. Gdy byłam w Jaworznie, trochę dłużej się nad tym rozwodziłam, nawiązując do samej koncepcji elit. I to był taki mój dłuższy wywód. Sam Dobuszyński, który również został zamordowany, pisał o elitach, o tym, czym jest elita. Miał taki dłuższy artykuł. W skrócie, no niestety Pan Bóg wszystkich nas porówno talentami nie obdarzył. I w każdej społeczności, czy to lokalnej, czy większej, czy jeśli mamy klasę, czy jakąś grupę ludzi, to zawsze będzie masa i będą jednostki wybitnie uzdolnione. I wśród tych wybitnie uzdolnionych on odróżnia te, które są wybitnie uzdolnione do polityki, czy też do wojska, czy też artystycznie, czy też nauczycielsko. I społeczeństwo jest zdrowe i może się rozwijać i może być narodowe, jeśli elity mamy na właściwym miejscu. Jeśli ci, którzy są dobrze uformowani i do tego utalentowani, są tam, gdzie powinni być. W momencie, w którym mamy taką strategię najechania na państwo, walczy się z elitami. Jeśli się chce wprowadzić rząd totalitarny, to ten totalitarny rząd, on wie, że jeśli elity jakieś pozostawi, ma dwa wyjścia. Albo może te elity przekupić, żeby ci ludzie rządzili razem, nie tyle rządzili, ale żeby po prostu byli mu posłuszni, tak, żeby byli wierni, chociaż nie do końca ze sobą zgodni, ale żeby mieli święty spokój. Więc może albo te elity przekupić, żeby służyły jego celom, i tak się niestety stało. Też Sław Alchimowicz wspomina, że był między innymi major Rycharski, który przed II wojną światową również był w drugim oddziale Wojska Polskiego, a potem był właśnie w tych strukturach komunistycznych i dlatego też on dużo i rzeczy wiedział. I tutaj też to jest taki wątek, bo Pilecki był w dwójce, ten major był w dwójce. I tutaj to nie jest przypadek, że pewne osoby akurat też zostają aresztowane i potem w tym śledztwie jest właśnie dokładne badanie, czy ktoś nie miał z tym drugim oddziałem Wojska Polskiego jakiejś styczności. Więc albo te elity, ten nowy władca może przekupić. Jeśli się ich nie da przekupić, to cały czas jest ryzyko, że oddolnie będzie się tworzyć jakaś kultura, jakiś ruch, który będzie narastał, który może się przyczynić ostatecznie do buntu i do upadku władzy. Więc tutaj strategia Sowietów była taka: albo ich przekupić, przerobić ideologicznie, żeby pracowali dla nas, a jak się nie dadzą, to trzeba ich
aresztować. I w tym areszcie dalej się starali ich urabiać ideologicznie, bo niektórzy, tak jak na przykład właśnie wspomniany Tadeusz Płużański, ojciec tego dzisiejszego redaktora, to mamy jego relację, że on się załamał w więzieniu, że on stracił wiarę w Boga. Jest taki list jego, jest taka relacja i on potem wychodzi, zaczyna pisać do komunistycznych gazet, szybko zostaje profesorem i wjeździ do Moskwy, do Instytutu Ateizmu. No potem, jeśli będą pytania, to ten wątek ruszymy. Siostra Izabela, do tego jeszcze tutaj wrócę, ale co chciałam trochę przelecieć, pokazać, te więzienia, przez które ona przeszła. Wrócimy jeszcze do tej jej historii, ale najpierw Mokotów, potem Fordon. I co się działo po Fordonie? To trzeba, już teraz chcę do tego nawiązać, jeśli mówimy o tym, dlaczego, bo wydaje mi się, że też po tej mojej pierwszej premierze książki to niektórzy pytali, no dlaczego tak się działo? Tak jak mówię, trzeba te elity albo zniszczyć, albo ideologicznie przerobić. Do Fordonu trafiło bardzo dużo kobiet. Te, które po Mokotowie, po Fordonie nie dały się złamać ideologicznie, dalej pozostawiały wierne, nawet dalej miały negatywny stosunek do władzy, to w pewnym momencie poszło zarządzenie, wysyłamy te kobiety do Inowrocławia. Reszta została w Fordonie, a one do Inowrocławia. Inowrocław był nazywany, a to już były lata 50., polskim Oświęcimem. Takie były porcje żywnościowe jak w Oświęcimiu, ale jeszcze było gorzej, bo w Oświęcimiu jeszcze w tych blokach ludzie mogli ze sobą porozmawiać. Tutaj te kobiety już zniszczone przez te lata pobytu w więzieniu, zniszczone zdrowie, trafiły do cel izolacyjnych. Siostra Izabela w celi izolacyjnej w Inowrocławiu spędziła 9 miesięcy. Jeśli by chciała, tak było tak zwane stukanie przez alfabet Morsa z koleżankami z celi, to było od razu karalne, nie mogły wychodzić na spacer, nawet z tymi strażniczkami za bardzo nie mogły rozmawiać, więc one nie wiedziały nawet, która jest godzina, jaki jest dzień, po prostu chyba że sobie same to jakoś notowały, nie miały możliwości w tamtym czasie na początku pisać listów, otrzymywać paczek, dopiero później. Dopiero gdy były dwa przypadki samobójstw wśród tych kobiet, to władza trochę się zreflektowała, że może jakieś tutaj mieć problemy w związku z tym i połączyła kobiety w celach po trzy osoby, ale też na takiej zasadzie, że jeśli widziały, że te kobiety się zaprzyjaźniają, to zmieniała, żeby tak je dobierać, żeby było dobre środowisko do tworzenia się jakichś kłótni, jakichś antagonizmów. Po tym okresie izolacji, potem jak już je połączyły trójkami, co się zaczęło? Nagle do porannej kawy gazetka albo książka, właśnie jakieś książki, czy to Marksa, czy innych komunistycznych autorów, czy to jakaś gazeta propagandowa. No prawdopodobnie pod takimi sowieckimi metodami myślano, że po takim okresie pustki w głowie, ona nie miała ani książeczki do nabożeństwa, ani medalika, ani żadnej innej książki, więc my sobie nie jesteśmy w stanie wyobrazić, ile mamy codziennie bodźców, komórka, internet i tak dalej, a tutaj 9 miesięcy bez niczego, bez rozmowy z drugim człowiekiem. I rzeczywiście w tych samych warunkach to samo przeszła siostra Adama Doboszyńskiego, Jadwiga Malkiewicz, i ona potem zeznała, że potem jak były połączone w trójkę, to na siebie patrzyły i mówi, że miały na początku oczy wariatek, bo jeszcze nawet jak były na Mokotowie w tych celach na początku, jeśli były na tym pawilonie 10 kilkuosobowych, a potem na pawilonie ogólnym, to nam nawet było kilkaset osób w celi, to mimo tych trudnych warunków, chociaż była koleżanka, do której mogły się przytulić, zwierzyć, a tam no te warunki były straszliwe. A Zofia Łuszczkiewicz, to też jest nasza elita, pochodziła z rodziny Łuszczkiewiczów związanych z Uniwersytetem Jagiellońskim. Jeden z jej przodków odpowiedzialny za rozbudowę, budowę Kolegium Novum, ojciec adwokatem. Tutaj jej piękne zdjęcie pierwszokomunijne. Tutaj jej późniejsze zdjęcia, to również dzięki uprzejmości pana Pawła zdjęcia zdobyłam. Skończyła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, szkoliła się w pielęgniarstwie. Co ciekawe,
No piękna dziewczyna. Wszyscy się dziwili, dlaczego taka piękna dziewczyna poszła do zakonu. Miała możliwość wyjść za mąż. Mamy nawet takie listy do rodziny, w których mówi, że jej się oświadczył pewien lekarz i co ma zrobić. I nagle, nie wiemy, ni stąd, ni z owąd, wstępuje do zgromadzenia sióstr miłosierdzia świętego Wincentego a Paulo, zwanych szartkami. We Lwowie prowadzi szkołę pielęgniarską. Też tutaj w książce umieszczam ciekawą informację na temat tego jej niedoszłego narzeczonego, który pojechał w okolice Wołynia, później został przez Ukraińców zamordowany. Gdyby z nim pojechała, gdyby została jego żoną i z nim pojechała, może też by ją to czekało. I ważny wątek drugoplanowy w moim książce w Katowicach, będę o tym mówić. Wczoraj na kanale Alter Historia cała rozmowa Filipa Podstawskiego ze mną na ten temat. Też zachęcam do śledzenia kanałów na YouTube, kanał Ryngraf, kanał Alter Historia. Zbieramy obecnie na profesjonalne studio w Katowicach, więc tam też znajdą Państwo linki do tych wszystkich naszych akcji. Oni byli sąsiadami w dzieciństwie. Adam, Jadwiga, siostra Izabela, kamienica przy ulicy Świętej Anny. Też oprócz pana Pawła, ważna postać, dzięki której książka powstała, to jest siostrzeniec Adama Dobożyńskiego, z którym również z tyłu książki jest wywiad. Pan Krzysztof Malkiewicz, który jest świadkiem tych wydarzeń, z nim rozmawiałam, on pamięta i siostrę Izabelę, i Adama Dobożyńskiego, był na jego pokazowym procesie, był też na pokazowym procesie Adama Humera, który również był jednym z tych ich oprawców. Adam Dobożyński, działacz Stronnictwa Narodowego, Obozu Wielkiej Polski, no, innym razem więcej na jego temat, podczas okupacji przebywał w Londynie, tutaj jeszcze zdjęcie siostry Izabeli z czasów Lwowa. Tutaj też tam dotarłam, ze Brzydowice podczas II wojny światowej, tutaj w tym niepozornym miejscu, tak to wtedy wyglądało, tak to dzisiaj wygląda, na uboczu klasztor sióstr Szarytek, a obok las. W tym lesie działał oddział Armii Krajowej. Siostra Izabela ukrywała dla nich broń w szafie w domu tego zgromadzenia. Ukrywała również Żydów. I to jest ważny wątek. Do książki dołączam również relacje małżeństwa Haas, których siostra Izabela ukrywała, i mamy tutaj dowody, że oni właśnie starali się najpierw podczas samego procesu zeznawać, ale nie zostali dopuszczeni jako świadkowie, a potem jeszcze pisali właśnie swoje relacje, starając się, aby siostra Izabela mogła wyjść wcześniej na wolność. Również Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość zaangażowana, więc tylko tutaj rzucam. Każdy z tych tematów to jest w książce osobny rozdział, o którym mogłabym tu mówić godzinę, o tym, co się działo. Bardzo wiele postaci ciekawych, drugoplanowych. I nagle tutaj widzimy 48 rok. Siostra Izabela trafia do więzienia Mokotowskiego. To już później, już po śmierci rotmistrza Pileckiego, kilka miesięcy później trafia do MBP. Tutaj widzimy jej zdjęcie już bez habitu zakonnego, najpierw do Krakowa. Ja może przeczytam za chwilę właśnie taką jej relację, żeby jej oddać głos, bo przez to, że ona zmarła dopiero jakoś rok po wyjściu z tych więzień, zostawiła relację i to najlepiej opisuje. Śledztwo prowadził Józef Różański-Goldberg, też go opisuje, starając się wejść w jego psychikę. Tutaj Arkadiusz Olszewski stworzył animację, która również na moim kanale jest dostępna. Ona promowała tą całą akcję upamiętnienia postaci siostry Izabeli. Teraz też powoli będę starała się rozwijać stronę siostraizabela.pl. Może tutaj to zostawimy. I może jeszcze pokażę kilka tych slajdów, tutaj będą listy. Oddam głos siostrze Izabeli. Napisała tą relację, albo podyktowała, gdy już wyszła z więzienia po jakimś czasie, gdy też czekała na operację.
Zastanawiałam się, dlaczego się na to zdecydowała. To też mogło być związane z tym, że wtedy też miał się odbywać za jakiś czas, ona o tym wiedziała, proces Różańskiego, który ze względu tam po prostu na polityczne spory między funkcjonariuszami głównie został odsunięty ze swojej funkcji, na krótki czas aresztowany, ale ostatecznie nie poniósł aż tak bardzo żadnych konsekwencji. Potem szybko wrócił do życia, tylko w innym zawodzie, więc właściwie i tak ta relacja by nie była na tym procesie przytoczona, ponieważ te główne argumenty tam tak naprawdę na tym procesie nie padły. Siostra Izabela wtedy, być może myśląc o tym procesie Różańskiego ewentualnym, sporządziła bardzo akuratną relację, która jest bardzo ważnym i nieznanym dokumentem historycznym. Zostałam aresztowana w Wadowicach 27 sierpnia 1948 roku przez UB, ponieważ obawiano się aresztować mnie w wiejskim domu naszego zgromadzenia w Zebrzydowicach koło Kalwarii, by nie zadrażnić opinii miejscowej ludności bardzo do sióstr przywiązanej. Zwabiono mnie do Wadowic rzekomo po przydział sukienek dla naszych dzieci z przedszkola. W Wadowicach rano na pustej uliczce dwóch oficerów UB zabrało mnie do auta i powieziono do Krakowa, a stamtąd do Warszawy, do więzienia Mokotowskiego i odtąd słuch o mnie zaginął. Dopiero po kilku miesiącach dowiedziano się w zgromadzeniu oraz w rodzinie mojej po długich i uciążliwych poszukiwaniach, że przebywam w więzieniu. Pierwsze odwiedziny w więzieniu otrzymałam dopiero po blisko 2 latach siedzenia. W ciągu tych długich miesięcy, prawie 2 lat, przeszłam okropne śledztwo. Przebywałam w okropnych warunkach higienicznych, a na betonie i sienniku, można powiedzieć o głodzie, bo odżywianie było bardzo nędzne, a śledztwo po parę godzin, kilka razy w ciągu 24 godzin. Zaraz w drugim tygodniu po aresztowaniu oficer śledczy, znany z brutalności na Mokotowie, dał mi do podpisania gotowy protokół, że ja zeznaję, iż Adam Doboszyński powiedział mi w 1947 roku, jakoby jego świątobliwość Ojciec Święty przysłał go do Polski, do księdza kardynała Sapiechy oraz do ojców redemptorystów z nakazaniem utworzenia siatki szpiegowskiej na korzyść Niemców. Dla wyjaśnienia dodaję, że Doboszyński Adam, z którym jak również z całą jego rodziną łączyły moją rodzinę i mnie zażyłe stosunki, po przyjeździe do Polski odpoczywał i leczył się w domu zgromadzenia naszego przez przeciąg 4 tygodni. Podsuniętego protokołu nie tylko nie podpisałam, ale zaznaczyłam, że gdyby mój podpis sfałszowano, to i tak na rozprawie głośno krzyczałabym, że takiego kłamstwa nigdy nie zeznałam i nie zeznał. Gdy oficer śledczy zapewniał mnie, że powinnam podpisać, bo Doboszyński zeznał to już, zażądałam konfrontacji, za które to żądanie zapłaciłam wybiciem 3 zębów. Nazajutrz znów wezwał mnie ten sam oficer śledczy i już bardzo grzecznie namawiał mnie do złożenia tego podpisu, a w zamian za to obiecywał natychmiastowe wypuszczenie mnie na wolność oraz zapewniał mnie, że tak zgromadzenie, jak i rodzina będą opływać we wszystko. Oczywiście kategorycznie odmówiłam, gdyż czyste sumienie droższe mi było i jest nad życie. Wtedy zaczęło się potworne śledztwo kierowane osobiście przez Różańskiego, wówczas szefa Departamentu Śledczego na całą Polskę, który za tym podobne łamanie praworządności w niezliczonej ilości spraw jest obecnie aresztowany. Oprócz bicia przysiadów w liczbie do 2000 naraz, miałam jeszcze tak zwane stójki. To prawdopodobnie było to okienko z góry. Polegały one na tym, że w czasie zimowych dni i mroźnych stałam boso na betonie tylko w koszuli, tyłem do okna i tuż pod oknem, z którego wyjmowano szyby. Na domiar wszystkiego jeszcze w nocy zlewano mnie konewkami zimnej wody. Po 14 dniach i nocach takiego stania
bo nawet do podawanego mi jedzenia nie pozwalano mi usiąść, będąc już cała spuchnięta, straciłam przytomność i ocknęłam się w szpitalu więziennym. W tym szpitalu urągającym nazwie szpitala przyszłam jednak, Bogu dzięki, do siebie, by zacząć znów śledztwo. Po blisko 2 latach zawołano mnie na sprawę do drugiej celi więziennej w składzie sędzia wojskowy i 2 poborowych żołnierzy jako ławników oraz adwokata. Rozprawa, względnie fikcja rozprawy, zakończyła się za pierwszym razem wyrokiem 15 lat więzienia, a po 1,5 roku po sprzeciwie prokuratora nastąpiła ponowna taka sama rozprawa, na której otrzymałam wyrok śmierci. Na drugi dzień zawezwał mnie oficer śledczy i zapytał, czy teraz już może podpiszę ten protokół szpiegostwa, o szpiegostwo na rzecz Watykanu, Ojca Świętego i Ojców Redemptorystów. Gdy odmówiłam, zapewnił mnie, że zgniję w więzieniu. Czekając na wykonanie wyroku, przez 3 miesiące byłam ustawicznie wołana wieczorami celem zdeprymowania mnie, iż idę niby na wykonanie wyroku. Z początku ciężko to przechodziłam, ale wreszcie przyzwyczaiłam się do tego i starałam się być przygotowana na śmierć. Przez cały czas, to jest przez 8 lat, byłam pozbawiona sakramentów świętych, mszy świętej i nie miałam ani medalika, ani różańca, ani żadnego przedmiotu kultu religijnego. Dopiero w ostatnim roku siedzenia, po tak zwanej odwilży, wolno mi było mieć różaniec i książeczkę do nabożeństwa. Traktowanie najgorsze było w więzieniu w Warszawie na Mokotowie oraz w Inowrocławiu, zwanym popularnie polskim Oświęcimiem, gdzie przesiedziałam w Warszawie 2 lata, w Inowrocławiu 3 lata, łącznie z 13 miesiącami izolatki. Ostatni rok, to jest 8, spędziłam już w warunkach możliwych przy pracy, a mianowicie przy hafcie w więzieniu w Fordonie, skąd wypuszczona zostałam na urlop chorobowy 15 czerwca 1956 roku. Po założeniu nadzwyczajnej rewizji sprawy zostałam definitywnie zwolniona w grudniu tego samego roku, ale wciąż jestem poważnie chora. Wyleczona z gruźlicy nogi, przebyłam bardzo ciężką operację. Jeszcze czeka mnie druga. Jutro, to jest 3 kwietnia. Bogu się jednak oddałam, jak czyniłam to zawsze, przez 8 lat więzienia i jestem spokojna. Tutaj nie dodałam, że siostra Izabela przed wojną jeszcze znała 5 języków, miała prawo jazdy na samochody osobowe, ciężarowe, miała uprawnienia do prezentowania projekcji filmów kinowych w szpitalu pacjentom, szkoliła się w pielęgniarstwie, jeździła w tym celu do Francji, do Stanów Zjednoczonych. No, można by powiedzieć, że Kościół kobiety ogranicza, ale widzimy, że wszechstronnie mogła się wtedy realizować, rozwijać. Tutaj jeszcze różne dokumenty, ten moment, gdzie zostaje skazana na karę śmierci. Bardzo cenne świadectwo to jej listy, które pisała z Mokotowa do matki, które fragmenty również są w książce. No tam na przykład pisze, że z powodu witamin wypadły jej 4 zęby. W Fordonie, gdy była, to pisze, że inne więźniarki, wiele z nich mogło pracować, przez co im czas szybciej mijał, gdzieś przy jakimś hafcie czy cokolwiek robić, mogły też później za pracę otrzymać drobne pieniądze, kupić coś w sklepiku więziennym. Ona jako siostra zakonna pracować nie mogła, o tym również w listach wspomina, ale nigdy nie straciła wiary. Pisała, że więzienie to jest cięższa rzecz niż to sobie wyobrażała na wolności, dlatego trzeba mieć dużo wiary w Boga, bo wtedy nie jest tak trudno. No i tutaj pisze, pełna nadziei przed operacją 3 kwietnia. Mimo tej operacji niestety się nie udało w sierpniu. W sierpniu potem 57 roku zmarła. Nie udało się mimo tych wszystkich operacji przywrócić jej zdrowia. Jeśli się coś dzisiaj o niej mówi, to nie wiem, bardzo wiele osób mi mówi, że wcześniej o niej nie słyszało. Gdy ja zaczęłam się tym zajmować, to w kilku książkach były pewne artykuły, ale trudno dostępne, w kilku książkach specjalistycznych o prześladowaniu Kościoła przez komunizm, był może akapit na jej temat. W międzyczasie, gdy pisałam książkę, powstał
właściwie warty polecenia, choć też nie ma w nim wszystkich wątków. Film dokumentalny Siostra Izabela przez TVP Historia zrealizowany, ale bodajże dwa razy go chyba tylko to TVP Historia i oto takich niezbyt dobrych godzinach wyemitowało. Tutaj skłania nas to wszystkich do refleksji. Zachęcam więc Państwa, żeby sięgnąć po książki, żeby dalej to rozpowszechniać, ponieważ no niestety w tych mediach głównego nurtu, chociaż mogłoby się coś dziać, to dzieje się za mało, więc bardzo serdecznie dziękuję tutaj za to spotkanie, jak i każdemu, kto na jakieś spotkania, czy też na rozmowy mnie zaprasza. Bardzo serdecznie dziękuję i będzie czas na dyskusję i też na początku, no tutaj może oddam jeszcze Pani Marcie głos, a potem Pani Marto, Pani Mira by chciała też coś przeczytać, więc Pani doktor Mirę Modelską-Krycz też na chwilę zaprosimy jeszcze. Dobrze, czyli zanim przystąpimy do pytań, proszę sobie je w głowie już ułożyć, skierować do Pani doktor. Będziemy tutaj przywoływać Państwa do mikrofonu, tak żeby wszystko ładnie się nagrano. Jeszcze przypomnę, że z tyłu będzie można, a w zasadzie już można nabywać książki pani doktor Anny Mandreli, zarówno te traktujące o rotmistrzu Witoldzie Pileckim, jak i o siostrze Izabeli, o której mieliście Państwo okazję, pewnie niektórzy z Was po raz pierwszy usłyszeć, także mamy pamiętny dzień w sumie wszystkich żołnierzy wyklętych, bo rotmistrz Pilecki swoją śmiercią bardzo, bardzo skupia te wartości, które były bliskie wszystkim naszym niezłomnym żołnierzom, ale też, jak widzimy, tym, którzy nie żyli po żołniersku, ale również w tym zakonie i Wojsku Bożym, jak na przykład siostra Izabela. Tutaj jeszcze mamy zapraszamy panią naszego gościa specjalnego, którego nam przedstawi pani doktor Anna Mandrela. Zapewne Państwo, którzy oglądali moje rozmowy z profesor Mirą Modelską-Krycz, znają. Nie trzeba przedstawiać. Pani pracowała też jako tłumacz różnych polityków, autorka książek. Ostatnia książka Lichwa właśnie też porusza ten temat tego odbierania majątku polskiej szlachcie. Prosimy. Prosimy sobie usiąść. Proszę Państwa, trzeba być bardzo odważną, żeby stanąć koło takiej młodej, ślicznej dziewczyny. Także tu sobie od razu przypisuję tą odwagę. Proszę Państwa, tak a propos, bo Pani Ania, no to jest wspaniała jej praca. I tak a propos, bo Pani Ania wspomniała o właśnie Białym Domu. A więc w 1979 roku byłam po raz pierwszy tłumaczką prezydenta Cartera i naszego Gierka, po czym zostałam zaproszona do Białego Domu, tak zwany East Room. To tam są tylko szczególni prezydenci i tak dalej, nie wszyscy zaproszeni. Powiedziałam, że byłam w East Room 44 lata przed naszym premierem. Ale przejdźmy do Pileckiego. Ja kiedy, a propos, urodziłam się 60 metrów od spacerniaka na Rakowieckiej. A więc nasza dozorczyni brała pranie i były takie prześcieradła na strychu porozwieszane, a my dzieci żeśmy obserwowały rozstrzelania. To rozstrzelania była ta normalka. I pewnego razu był śnieg. Oni chodzili w kółko w tych, no co myśmy nazywały siostrą, piżamkach i w drewniakach. Jeden się raptem wyrwał, więzień. Strażnik złożył się do, oddał strzał. Z jego ust wylała się tak jak szklanka wody, szklanka tego krwi na śnieg. I moja siostra, 2 lata młodsza, zaczęła płakać. Ja już miałam chyba 5 lat, także ja byłam dorosła. Ja mówię, czego płaczesz? A ona mówi, bo on się przeziębi na tym śniegu. A ja mówię, jak on taki głupi, że leży, to niech się przeziębi. Bo my żeśmy do siebie strzelali i wstawali. I nie mogliśmy zrozumieć, dlaczego ci dorośli tacy głupi, że jak do nich strzelili, to oni nie wstają z tego śniegu. Proszę Państwa,
Ja bardzo wiele lat temu zesponsorowałam popiersie rotmistrza Pileckiego. Jeżeli rzeczywiście istnieje taka koncepcja jak Übermensch, to to jest właśnie on. I proszę Państwa, tak a propos, to no to jest, to popiersie jest w Toruniu, można je zobaczyć, rzeźbił polski rzeźbiarz z Chicago. A teraz żeśmy, to będzie odpowiedź na to, o to, o czym mówił Pan w pewnym sensie. Ja przez 40 lat, czy tam więcej, nie wiem, bo bez kalkulatora to nie jestem pewna, dzielę czas pomiędzy Polska, Stany Zjednoczone, ale też Francja. Oczywiście swego czasu mieszkałam w Szwecji, Wielkiej Brytanii i tu bardzo krótko. Chcieliśmy, zorganizowaliśmy w tym roku, to znaczy my. No ja zorganizowałam zbiórkę wśród Polonii Chicagowskiej na portret rotmistrza Pileckiego i tu mniej więcej wspaniały, doskonały portret to jest pokazane. No i teraz ten portret, z jaką myślą? A żeby ten portret podarować Muzeum Żydów, Muzeum Holokaustu w Skoki, w żydowskiej dzielnicy Skoki. I to też będzie bardzo trudno Państwu zrozumieć, ale swego czasu chciałam napisać książkę o curriculum high school system w Ameryce, bo to jest to wykształcenie, które jest wspólne wszystkim obywatelom. A więc jeżeli Stany Zjednoczone są superpower, no to warto wiedzieć, jak umeblowana jest ta amerykańska głowa świadomościowo. I więc pewnego razu taki substitute teacher chodzi na wszystko. Trygonometria, geometria, prawda, no, matematyka, chemia, absolutnie na wszystko. No i oczywiście jest strasznie traktowany. Dzisiaj no ja wtedy sobie absolutnie super radziłam, jak ryknęłam, to wszystkie te całe chuligaństwo drżało. Także no ale to były tak zwane dawne czasy i dzisiaj moi koledzy pedagodzy mówią, dzisiaj by cię załatwili w ciągu jak nie pierwszego dnia, to pierwszego tygodnia. Ale w każdym bądź razie my sprowadziliśmy ten obraz do, aha, i co w tej szkole? No i ja w tej szkole pewnego razu trafiam na taki temat, polskie obozy koncentracyjne. No więc zalała mnie tak zwana krew, no i natychmiast pośpiesznie, to byli młodzi ludzie, nie wiem, 16-17 lat, mówię, że nie mogło być polskich obozów koncentracyjnych, bo wtedy nie było Polski. Teren Polski był albo Generalne Gubernatorstwo, albo Trzecia Rzesza, a więc nie mogło być polskich obozów. Na to jeden ze studentów wyrywa się, leci do dyrektora, do dyrekcji, że dr Krycz zaprzecza temu, co jest w podręczniku. No więc przychodzi Murzyn, wicedyrektor, mówi, ja ciebie zastąpię, a ty masz iść do dyrektora. Dyrektorką okazała się stara Murzynka, która tego roku odchodziła na emeryturę i ona mnie uratowała. I ona mówi, słuchaj, ja jemu powiedziałam, że no dr Krycz, ona jest z Polski, ona mówi to, co było w jej podręczniku, tak jak my mamy, tak jak ty mówisz, to co jest w twoim podręczniku, ale nie wolno, nauczyciel w public school nie ma prawa kontestować tego, co jest w podręczniku. No bo na tej zasadzie na przykład ktoś mógłby namawiać do nazizmu, ktoś inny jeszcze do czegoś innego, także nie będziemy tutaj rozwijać linii absurdu. No i ona mówi, więc on się dał udobruchać, ja mu powiedziałam, że on ma dopiero 17 lat, to będzie mógł nawet studiować i zobaczy w przeszłości, kto miał rację, dr Krycz czy nasz podręcznik.
No i tym sposobem nie zostałam wyrzucona i nie zostałam skreślona z listy. Także proszę Państwa, każdy Amerykanin wie, że były polskie obozy koncentracyjne. Czy wy w ogóle macie pojęcie, co wie Amerykanin o Polakach? Kto to są Polacy? Są Żydożercy. Zakładali obozy koncentracyjne. A, no i jeszcze szmalcownicy. I rząd w zasadzie nic z tym nie robi. Tylko są inicjatywy takie indywidualne, takich, takich... Arkadiusz Cimoch, takie ciężarówki, tak, które tak, jeździły. Tak. German tak, Defcams, takie tak, ciężarówki tak, pana Arkadiusza tak, Cimocha, inicjatywa była. Tak. Więc, jeszcze chcę powiedzieć, że ja miałam taki okres w moim życiu, że przez 3 miesiące, a może 3,5, codziennie, z wyjątkiem, kiedy miał sprawę sądową, rozmawiałam z Normanem Finkelsteinem. Do tego stopnia, że to było fantastyczne, że namówiłam go, żeby wystąpił jako ekspert. To wtedy była walka przeciwko ustawie 447. On zrezygnował z wykładu swojego, który miał za 20 tysięcy dolarów, podpisaną umowę. Nie zapytał jako dżentelmen, no dobrze, ale samolot z Nowego Jorku do Waszyngtonu i kto pokryje koszta pobytu i hotelu, wziął to na siebie. I proszę Państwa, na 2 dni, to jest dramat, ja chyba Pani Ani to opowiadałam, na 2, to znaczy na pół, to było w piątek, a w sobotę oni mieli być na Capitol Hill. I dostaję telefon od prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej, pana Niedzińskiego, że przewodniczący Kongresu Polonii Amerykańskiej z Pula powiedział, że Norman Finkelstein jest postacią zbyt kontrowersyjną i w związku z tym oni jego na Capitol Hill nie chcą, bo najpierw miał przemawiać z Pula, a potem jako, prawda, przewodniczący organizacji, a potem miał przemawiać właśnie Norman Finkelstein jako profesor historii, jako ekspert. To Państwo wiecie, jakiej książki jest autorem, prawda? I teraz... Tak. I głośniej można? Tak, oczywiście. No i ja chcę powiedzieć, że kiedy ja... jeszcze wcześniej, zanim do tego dramatycznego momentu doszło, naszym premierem został, prawda, obecny premier, ja, bo Norman Finkelstein wiele razy mówił, ja nienawidzę tego rządu polskiego, oni są na kolanach przed Żydami, przed kłamstwami. Dlaczego? To jest nie do zniesienia. Dlaczego oni tacy są? No więc ja powiedziałem, słuchaj, a czy zgodziłbyś się być advisor, czyli konsultant w sprawach żydowskich dla nowego premiera, który jest młody, nie ma życiowego doświadczenia w polityce, bo to trzeba zjeść zęby i mieć przynajmniej 70-80 lat, żeby coś wiedzieć. No mówi, daj mi parę dni, ja muszę pomyśleć. Na koniec zgodził się, żeśmy nawet ustalili, że przyjedzie do Polski i chciał, on mówi, wiesz co, ja chcę tylko do młodzieży uniwersyteckiej. No i myśmy, Grzegorz Braun a propos wie o tym, bo był taki moment w moim domu, że ja poprosiłam Grzegorza Brauna i jeszcze kogoś, już nie pamiętam, że słuchajcie, czy możecie mnie zorganizować te kontakty, no bo jednak ja siedzę w tym Chicago czy Waszyngtonie, no to nie jest tak łatwo wiedzieć, gdzie do kogo zadzwonić i tak dalej. No więc i on bardzo, bardzo się tym podniecił, że o, to super, tak, to ja biorę to na siebie, będę dzwonił do uniwersytetów i w ogóle. I teraz, kiedy na dzień przed, no to właściwie następnego dnia rano on miał samolot i miał wylatywać.
Nie zdajecie sobie Państwo sprawy, co to jest teraz mnie zadzwonić i odwołać. Ja jestem osobą niepijącą, ale myślałam, że dostanę zawału serca i nie wiedziałam, co zrobić. A więc kupiłam taką maleńką buteleczkę wódki, bo słyszałam, że to podobno coś pomaga, nic mi nie pomogło. I dzwonię i mówię, Norma, a myśmy codziennie i już żeśmy ustalili. Ja mówię, słuchaj, jak przyjedziesz do Polski, bo jego matka siedziała w bunkrze Miła 19, a ja mieszkam niedaleko. Ja mówię, jak przyjedziesz do Polski, potem sobie możesz iść do Sheratonów, Hiltonów, do czego chcesz, ale pierwszą noc spędzasz u mnie. Myśmy się śmieli i on mówi, tak. A więc nasza bliskość była niewyobrażalna, żeśmy poruszali każdy temat. Ja się nawet śmiałam i ja mówię, wiesz co, ty niby jesteś Żyd z Warszawy, a myślisz jak szlachcic. No i myśmy się bardzo śmieli i on rzeczywiście, no wspaniały dżentelmen, tak jak mówię, nic o kosztach, nic o tym nie wspominał, a profesor tej klasy ma określone stawki i tak dalej. To w rzeczywistości było dużo bardziej dramatyczne niż ja to opowiadam, ale to nie da się głowy umeblowanej polskimi meblami tak szybko, prawda, na amerykański. I ja to mówię, on trzyma słuchawkę, opuścił bez słowa. Wyszłam na prowokatorkę, świnie. Później jeszcze była jakaś dziennikarka z Kanady, to zdaje się chyba pani była z nią. Nie, to ja nie byłam. I prosili mnie, żebym do niego zadzwoniła. To jest tak straszna rzecz, że ja ani nie zadzwoniłam, ani nie napisałam. Chyba gdybym tête-à-tête się z nim spotkała, to mogłabym to. W przeciwnym razie nie. No to są zbyt głębokie rzeczy. W każdym razie jeszcze chcę i teraz Pilecki. My przynosimy ten portret to znaczy ja jestem jako ostatnia instancja, bo jak ja tam pójdę, no to niech oni się mają na baczności. Ale na razie wysłaliśmy tam chłopaka, który jest adwokatem, prowadzi takie sądy polubowne. No i co się dowiedział w Muzeum Holokaustu? Niektóre muzea Holokaustu, bo wiecie, że to jest ta nowa religia, jak już ta stara religia przestała działać, no to nowa religia, religia Holokaustu. Są muzea Holokaustu w Waszyngtonie, przyjmuje tylko darowizny to znaczy pieniężne, a więc czeki albo gotówka. Żadnych tam obrazów czy jakichś innych, to co oni nazywają artefacts. W tym przypadku myśmy czekali na pierwsze spotkanie, no chyba 2 tygodnie i wyszedł tam taki cieć i mówi, że pani, która przyjmuje te darowizny, jej nie ma i dopiero będzie pod koniec maja i tak dalej. Także to nie jest tak, że jeżeli wy macie jakiś prezent, to ten prezent i chcieliśmy... Będzie przyjęty. Dlatego, bo Pilecki rzuca rękawice, rzuca wyzwanie całej pieczołowicie za miliony dolarów budowanemu temu imidż Polaka. A tu raptem taki imidż. A teraz a propos, pani wspomniała, bo ja poznałam panią Oktułowicz, oczywiście poznałam pana Andrzeja, ale pani nawet mi obiecała, że jak pani przyjdzie do Warszawy, to pójdziemy razem do niego, bo ja jego poznałam w Chicago tylko jedyny raz, kiedy jakiś tam rzeźbiarz krytykował tą rzeźbę, ale to było jakieś świństwo, ponieważ ta rzeźba jest absolutnie nadzwyczajna, to po pierwsze.
I więc w dalszym ciągu czekamy. I tak, albo oni to przyjmą, zanim ja przyjadę, a jak nie, to ja im przyjadę i wygarnę im całą historię. Wszystko, czego nie wiedzą. I tak a propos, to właśnie, bo tu padło nazwisko Różański. Różański odziewał skórzaną rękawicę i rozrywał odbyt Pileckiemu. I mówił, jak się ma taką twardą głowę, to trzeba mieć i twardą dupę. Żyd. I to jest niesamowite, że bohater, który pierwszy na tą skalę powiedział światu o nieszczęściu i tym, co się dzieje w Oświęcimiu, był torturowany. A zastrzelony też przez Żyda, Śmietański, strzelał w tył głowy. Podobno wyjechał do Izraela i spokojnie, normalnie sobie mieszka. Także tu nie chodzi o żadne, tak jak zresztą pani Ania powiedziała, o jakieś mściwości, odegranie się czy coś. Nie, bo to są instynkty bardzo prymitywne i godne prymitywnych ludzi, a my tym nie jesteśmy. Tylko chodzi jednak o uświadomienie prawdy i wystąpieniu przeciwko szkalującej nas propagandzie. Także właśnie ten portret tu przyniosłam i dlatego my chcieliśmy, że będzie portret, tekst po angielsku, tekst po polsku. Także dziękuję bardzo pani Aniu za to. I dlaczego pani wyjechała? Bardzo dziękujemy. Kiedy pani wróci? Na Media Narodowe, czekamy na panią. To już nie ten etap. Teraz studio na Śląsku, to już na rozmowy w kuluarach. Dziękujemy bardzo za przedstawienie tej historii. Pani doktor Mira Modelska-Klicz. Dziękujemy obu paniom. Bardzo dziękuję. Dziękujemy naszej prelegentce, pani doktor Annie Mandrelli i pani doktor, pani profesor Mirze Modelskiej-Klicz, naszemu gościowi specjalnemu. Bardzo, bardzo dziękujemy, a teraz zapraszamy do zadawania pytań pani doktor Annie Mandrelli. Czy mamy już pytania w sali? Ja próbuję się przejść. Skoro jeszcze państwo się tutaj czają, tutaj pan Wojciech ma jeszcze kropkę nad i dla państwa. Szanowni państwo, skoro my Polacy mamy tak szlachetną postać w naszej historii, tak niesamowicie uskrzydlającą nas, powinna nas uskrzydlać do działania, ja chciałbym tutaj zacytować słowa błogosławionego biskupa Grzegorza Homeszyna. Te słowa, tak właściwie będąc we władzach centralnych korony, mogę stwierdzić, że one tak spinają trochę klamrą właśnie postawę Witolda Pileckiego, jak i tutaj nasze wartości, które wyznajemy. Biskup Homeszyn napisał kiedyś tak: nam trzeba ludzi, którzy by w swych postanowieniach, jak w ogóle w swych poczynaniach, byli stali, konsekwentni i wytrwali tak dalece, ażeby nie potrzebowali zmieniać z dnia na dzień swego frontu, jak to dotychczas u nas się dzieje. A będzie to możliwe tylko wtedy, kiedy cała nasza działalność będzie wychodzić z wiecznie trwałych i niezłomnych zasad wiary i etyki katolickiej. W ten czas także wytworzy się u nas stały kierunek i skonsolidowanie pozytywnych sił. Bo właściwie po co nam, powiedzmy, taka historia? No po to, żebyśmy walczyli o swoją ojczyznę, żebyśmy zostawili potomnym, bo nasza ojczyzna to nie jesteśmy tylko my, bo to są też pokolenia wstecz i te pokolenia, które przyjdą po nas. Także to jest tutaj taka, myślę, wypowiedź, która pięknie spina tutaj postawę Witolda Pileckiego, jak i to, co powinno nas cechować, czym, jak my postępujemy w życiu codziennym, tak jak mówi Witold Pilecki, no kiedy przyjdzie ta godzina, to żebyśmy się nie obawiali, żebyśmy się cieszyli. Nie lękali, tak. Pytań rozumiem? Może się niektórzy boją do komery pytania, więc tak, może ja zakończymy i tak. Ja się przejdę
kabel jest długi z mikrofonem po sali, ale pozwolę sobie zadać pierwsze pytanie pani doktor, ponieważ wspomniała pani o Londynie, o badaniach historycznych, które pani prowadzi. Jak wygląda w ogóle życie historyka, który prowadzi współcześnie badania naukowe? A propos tego, co też pani, no tak już wszyscy stoimy, to postójmy. Chyba ten mikrofon działa jeszcze. A propos tego też, co pani doktor Mira mówiła, ja też jak byłam w Londynie, to tam jest takie bardzo duże Muzeum Wojny, War Museum. I ja taka jeszcze wtedy byłam młoda i naiwna i tam coś badałam i z taką panią kustosz się umówiłam i zaczęłam mówić o rotmistrzu Pileckim tam na kawkę. Ona była zachwycona i zapytałam, czy gdzieś o nim by w tym muzeum coś mogło być, a ona mówi, no ale gdzie my to damy, jak tutaj ta cała wystawa w tym miejscu musi być o Żydach, jak jest ten okres historyczny, tak, więc też taka była jej odpowiedź, więc to był taki pierwszy moment, kiedy czegoś takiego doświadczyłam. Ja jeszcze jak byłam w Londynie, to napisałam wtedy do tego Instytutu Pileckiego, też nie wiedziałam, z czym to się wiąże, bo myślałam, że może będzie jakaś współpraca. Ostatecznie, mimo tego, że potem też dwie osoby, które na niższych szczeblach pracowały, jakąś współpracę chciały mi załatwić, to na tych wyższych szczeblach była blokada i ta współpraca była niemożliwa. Więc tyle, jeśli chodzi o ten Instytut Pileckiego. Na ten mój wyjazd do Londynu to też było ciekawe, bo gdy miałam swoje pierwsze wystąpienie o rotmistrzu Pilecki, to też się znalazł taki przedsiębiorca z Warszawy, który powiedział, tutaj pozdrawiam, pan Łukasz Księżopolski, który powiedział, że mam w każdej książce dla jego syna, który się dopiero co urodził, napisać taką dedykację, żeby to już trwale w każdej książce było i że za to mi sfinansuje wyjazd do Londynu. Więc tak to mniej więcej wygląda. Zawsze się jakiś dobry człowiek pojawi i jakoś wesprze. Więc ja też wolę na tej zasadzie działać, bo tutaj przez to widać zaangażowanie potem tych wszystkich osób, które pomagają i wydaje mi się, że jest, że taki ruch oddolny, że to jest lepsze, co nie jest oczywiście łatwe, bo często trzeba z innymi zadaniami gdzieś tam po godzinach te dzieła kontynuować. Ale tutaj mam nadzieję, że uświadamiamy Państwa, że warto własnymi siłami coś robić, czy to organizować spotkania, czy wspierać jakieś wydawnictwa, jakieś filmy, wiedząc, że niestety te duże, największe pieniądze rządowe, o czym dzisiaj też mówiliśmy w Sejmie, to idą niestety na kulturę niepolską, czasami wręcz na filmy, w których mamy przekłamania historyczne, wątki antypolskie. No, pani Engels. Dokładnie. Przecież Ewa Kurek nazwała ją idiotką, bo to naprawdę trzeba być idiotką. To jest wstyd. Ja robiłam doktorat w Polskiej Akademii Nauk z czasów PRL-u. To coś podobnego byłoby niemożliwe. Tak, szanowni państwo. Czyli tutaj teraz jest dużo gorzej niż... Doktor Anna Mandrela wspomniała, byliśmy w Sejmie. Odbyły się dzisiaj dwie konferencje prasowe, jedna na Rakowieckiej, która wspominała 75. rocznicę zamordowania rotmistrza Witolda Pileckiego. Druga odbyła się w Sejmie, która piętnowała wydatki na antykulturę, jeśli chodzi o nasze ministerstwo, które tylko z nazwy nazywa się Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, bo zaczynamy się zastanawiać, którego narodu to jest dziedzictwo. Okazuje się, że najmniej to naszego, bo na takie rzetelne badania, jakie prowadzi chociażby pani doktor Anna Mandrela, tych pieniędzy nie ma, dlatego tym bardziej zachęcamy do wsparcia inicjatyw pani doktor, zachęcamy do śledzenia jej stron. Tutaj pani doktor jeszcze powie, jakie to są strony, w których mediach społecznościowych. Natomiast my, jako reprezentanci Konfederacji Korony Polskiej, zachęcamy do śledzenia kanałów Konfederacji Korony Polskiej i naszego pana posła Grzegorza Brauna. Znajdziecie tam państwo również wartości wspólne dla nas wszystkich i myśl, że łączymy, nie dzielimy. Na bazie wspólnych wartości szukamy tych fundamentów, które nas łączą. Jeszcze odeślimy tutaj do kanałów społecznościowych pani Anny Mandrela.
Jeśli chodzi o strony internetowe, moja strona autorska www.annamandrela.pl i teraz chcę budować, jeszcze tam nic nie ma, ale na stronie pilecki.com.pl można zakupić piękny audiobook, jeśli macie kogoś, kto woli słuchać niż czytać. Profesjonalny lektor Kamil Prabucki czyta i powstaje strona siostraizabela.pl. Tam też powoli będą informacje uzupełniane, tam też książkę o siostrze Izabeli można zakupić. Jeśli chodzi o kanały na YouTube, to zachęcam do subskrypcji kanału Anna Mandrela Ryngraf TV na YouTube, jak i na Bambaj, jak i kanału Alter Historia. Też wszystkie media społecznościowe, Twitter, Facebook, Instagram, jak się wpisze Anna Mandrela, to będzie można znaleźć. Bardzo dziękujemy. Raz jeszcze zapraszamy na te wszystkie media społecznościowe. Tymczasem zachęcamy do zakupu książek pani dr Anny Mandreli oraz do rozmów w kuluarach. Dziękujemy serdecznie i brawa dla naszych obu pań dzisiaj. Pani dr Anna Mandrela, pani profesor Mira Modelska-Krycz. Prosimy. Może mikrofon dla mikrofonu. A to nie wiem, czy nie w kuluarach. Tak. Co tak naprawdę było tą iskrą, która panią podpaliła do książki o siostrze Izabeli? O siostrze Izabeli. To ja już byłam wtedy na etapie pisania o rotmistrzu Witoldzie Pileckim i odkrywałam te różne postacie. Ja wtedy, tak były takie bardzo drobne na to pieniądze, ale pisałam artykuły na stronę Red Terror. Małe stowarzyszenie z Katowic, Stowarzyszenie Pokolenie, taką stronę tworzyło i wtedy potrzebowałam różnych informacji. I w jednej z książek znalazłam tyle na temat siostry Izabeli, po czym studiując jeszcze wtedy, robiąc doktorat z filozofii w Krakowie, wiedziałam, że tam w Krakowie z tej właśnie krótkiej notki było jej zgromadzenie i poszłam do tego zgromadzenia najpierw. Zanim jeszcze też pana Pawła poznałam, tam siostry, jedna była tylko taka siostra, która odpowiedzialna była za archiwum i tak trochę porozmawiałyśmy, ale nie wiedziałam, czy coś z tego wyjdzie, kazała mi znowu przyjść. Być może też mnie siostry sprawdziły w internecie, czy to ja nie jestem z Wyborczej czasem, więc bardzo dobrze. I potem też właśnie dostałam od sióstr stenogram z rozprawy Adama Doboszyńskiego, taki większy biogram, nad którym siostry pracowały na podstawie różnych dokumentów, a potem poszłam do archiwum, do IPN-u. I tam również siostrom te dokumenty z IPN-u przekazałam, bo one wcześniej nie miały tych wszystkich dokumentów z IPN-u. I tak mając pełno innych zadań, po godzinach, w wolnych chwilach, starałam się pamiętać, że książka o siostrze Izabeli musi powstać, ale mając co chwilę inne obowiązki, to też właśnie pomyślałam, że po pierwsze potrzebuję środków, a po drugie, jak już jest ta zrzutka, ludzie wpłacają, trzeba się zobowiązać. Ja zawsze się zobowiązuję, potem wysyłam darczyńcom, tak więc tutaj te osoby, które się angażowały, też były wielkim wsparciem, ponieważ pisały, co będzie się działo. Potem jeszcze właśnie pan Paweł gdzieś skądś się dowiedział z internetu, że pisze i mogłam dzięki niemu różne zdjęcia i dokumenty pozyskać, więc później to już właściwie tak samo ruszyło do przodu. Tak, no i okazuje się, pani doktor pozwoli, bo jak się Polacy rozchodzili, to nie jedno pytanie zadali, a dwa, drugie pytanie. Tam jeszcze się pan zgłasza. Ja się nazywam Adam Szymański. Pani doktor, mam takie pytanie. Czy po prostu szukając informacji czy o siostrze, czy o rotmistrzu, pani, rozumiem, też grzebała w aktach IPN-u. Czy zetknęła się pani z tym, tak jak czasami się zdarza, że są pewne ograniczenia z IPN-u, że są pewne nazwiska zamazywane? Czy powiedzmy, jeżeli pani zetknęła się, załóżmy, z jakąś tam okresem, który powiedzmy był okres, gdzie Pilecki był w Oświęcimiu, że były, że tak powiem, też w obecnej polityce, powiedzmy tutaj wobec Oświęcimia, że to był obóz tylko żydowski, a nie polski, też na początku jak to było. Czy pani się zetknęła z jakąś takim, podejściem ze strony, no nie wiem, IPN-u, czy
mocodawców IPN-u, czyli powiedzmy tutaj, jeżeli jest IPN finansowany z budżetu państwa, czy jest jakaś tutaj, powiedzmy, forma pewnej, ja wiem, ograniczeń i braku swobody w szukaniu, powiedzmy, informacji, która, no, jeżeli człowiek chce teraz coś z okresu Solidarności znaleźć, ja też szukałem w IPN-ie, no to mam ograniczenia, nie mogę znaleźć, powiedzmy, nazwisk, są wymazywane, nie mogę sobie sprawdzić, powiedzmy, czy ten TW to był, człowiek się tak nazywał, bądź inaczej, nie mogę, tylko jeżeli to by dotyczyło mnie, to faktycznie mogę otrzymać, powiedzmy, tylko jakiś jego TW, ale pod zarzutem, że to, powiedzmy, ja rozpowszechnię i ten człowiek będzie wytoczy mi sprawę i tak dalej, to będzie tutaj, czyli to jest jakby, no, odwrotanie kota ogonem, że nie można się, powiedzmy, tego okresu prawdziwej historii publikować. Czy pani się z tym zetknęła, czy dalej jest taka polityka, powiedzmy, jakiś, powiedzmy, nie wiem, czy lekko uchylonych drzwi, czy, no bo to były też nazwiska z lat, powiedzmy, i na Rakowieckiej byli funkcjonariusze różni, którzy, że tak powiem, byli i Żydzi, byli, że tak powiem, może, być może i Polacy. Czy też te nazwiska są dalej, no, w jakiś sposób wymazane w IPN-ie, w aktach? Czy dalej, powiedzmy, szukając też ewentualnie, nie wiem, czy pani była też w Instytucie Hoovera, czy pani też znalazła informacje też, powiedzmy, gdzie tamte informacje są sprzedawane z Polski? I tak, i nie, bo jest łatwiej niż kilka lat temu, jeśli chodzi o IPN, bo akurat te osoby w czytelni, w której ja byłam, bardzo sprawnie mi pomagały zdobyć te dokumenty. Natomiast też jest kwestia taka, że te akta często tak były chaotycznie sporządzane, że często jest jakaś sprawa, a z nią związane rzeczy są w zupełnie innej sprawie i to nie jest zawsze tak ewidentne. Jest taka, bo my oczywiście też nie mamy dostępu do tych akt na półkach, więc jest wyszukiwarka internetowa, w której się wpisuje nazwisko, ale nie zawsze wszystkie akta, w których to nazwisko się pojawia, są zdigitalizowane. Więc na przykład jeśli mamy akta Pileckiego, to badałam czasami trzecioplanowe postacie, że raz gdzieś tam się pojawiło, że Pilecki kogoś poznał. I zamawiając akta tej osoby, okazywało się, że tam jest dużo o Pileckim, bo on, będąc aresztowany, coś o Pileckim mówi. Tak potem można na tego Stefana Guza na przykład trafić. On się od razu ewidentnie nie pokaże, więc trzeba zbierać jak najwięcej informacji, kto, kiedy, z kim i jak, ale też pewne rzeczy były niszczone. Na przykład na temat Tadeusza Płużańskiego duża część w latach 60. dokumentów była zniszczona. Nie wiemy, co tam było. Te dwie postacie, na przykład ten Leszek Kuchciński, o którym prawie nic nie ma w dokumentach, a też niektórzy historycy ni z gruchy, ni z pietruchy, bo dokumentów nie ma, więc wymyślili, że on zdradził Pileckiego, a tu dokumentów żadnych nie ma. I ja przez całkowity przypadek, tutaj nie będę mówić, ale to był niesamowity zbieg okoliczności, opatrzność, poznaję w Krakowie rodzinę tego Leszka Kuchcińskiego i oni mi mówią, że on najprawdopodobniej został zamordowany, jak uciekał przed aresztowaniem przed UB i cała rodzina starała się jeszcze, jego żona nie wiedziała, czy jest wdową, czy nie jest wdową, czy on jest gdzieś aresztowany, wywieziony, czy zamordowany. Nie wiedziała i długo czekała. Potem w końcu już dostając od jakiegoś kolegi informację, że był zamordowany, już w tą informację musiała uwierzyć, wyszła ponownie za mąż, ale nie ma żadnej informacji na temat jego śmierci. W latach 90. wszczęli śledztwo, jakieś takie poszukiwania i to trochę coś tam niby ruszyło, ale to szybko zostało zawieszone. I tutaj jeśli się wpisze to nazwisko Leszek Kuchciński, to nic nie znajdziemy, że były jakieś dokumenty z tego śledztwa z lat 90. Gdyby nie to, że trafiłam do rodziny i oni mi podali konkretną sygnaturę, to ja nagle zamawiam tą konkretną sygnaturę. I wtedy nagle był jakiś opór. Za pierwszym razem mi tam napisali, że zły wniosek, że po co ja to chcę, że to nie jest związane z moją sprawą. No to ja argumentuję, że on się pojawia tu u Witolda Pileckiego, tu tak i to jest związane z tą moją sprawą. I po chyba trzech listach na tydzień tej akta to takie bardzo dziwne dostałam. Więc oczywiście bardzo wiele tego typu rzeczy się pojawia. Niektóre rzeczy świadomie są ukrywane, a niektóre to jest zwykły problem
jeśli chodzi o digitalizowanie archiwów. I jeśli tutaj te prace rzeczywiście, bo wielu pracowników IPN-u to są ci na niższych szczeblach, którzy pracują w czytelni, świetni ludzie, i jeśli oni będą się starać te nazwiska dobrze do tej wyszukiwarki wprowadzić, to co roku może być łatwiej. Jeśli my pójdziemy za rok, może być łatwiej pewne rzeczy znaleźć. Oprócz rzeczywiście takich, które mają być schowane, to one pewnie są schowane, nieodtajnione jeszcze. No, a jeśli chodzi o Instytut Hoovera, to tam internetowo trochę przeglądałam, ale nie znalazłam tego, co by mnie akurat na ten moment interesowało, więc wielu doświadczeń nie mam z Instytutem Hoovera. Jeszcze mamy kolejne pytanie. Tak, a archiwum wojskowe w Rembertowie z panem Cęckiewiczem jako bosem, czy tam się można do tego dostać? Bo ja właśnie też chcę coś poszukać w związku z wujką. No to pozdrawiamy pana Cęckiewicza. Dzisiaj pan Cęckiewicz z mojego Twittera podał jeden post dalej o Pileckim, więc go pozdrawiamy. Był program, gdzie pani Mira go chciała zaprosić na kawę, ale nie wiem, czy to do niego doszło, więc ponawiamy. Pani Mira zaprasza profesora Cęckiewicza na kawę, żeby obgadać pewne sprawy profesora Kierzuna i tak dalej. Natomiast no bardzo mi miło, bo pan profesor Cęckiewicz czasami moje posty na Twitterze podaje, ale jak mu napisałam prywatną wiadomość dwa razy właśnie, czy by jakoś nie pomógł w tym wątku, to mi nie odpisał. A jako, że drodzy państwo, ja miałam inne jeszcze prace i zajęcia i niejako te książki jak najbardziej rzetelnie, ale po godzinach robiłam, to już się ograniczyłam w pewnym momencie do tego IPN-u, ponieważ jeśli Pilecki był w dwójce pod przybranym nazwiskiem, to nawet w tym Rembertowie to jest jak igły w stogu siana szukanie, tak? No ktoś może mądrzejszy, doświadczony, coś tam wiedząc, mógłby się też jakoś zainteresować i pomóc, ale stwierdziłam, że już sobie tą książkę Kto zdradził Pileckiego okroję do tego rzeczywiście, jak doszło do tego aresztowania, i tu mi IPN najbardziej pomoże, ale na jakąś inną publikację, czemu nie, jeszcze będzie ten Rembertów do prześledzenia, tylko tutaj prawdopodobnie pod hasłem Witold Pilecki to nie wyjdzie, tak? A jak tego szukać, no to trochę jak igły w stogu siana niestety. Ja słyszałam, że właśnie w Rembertowie są wszystkie, że mają bibliotekę wszystkich telegramów dwójki. Kiedykolwiek dwójka wysyłała. Tak, tylko to trzeba mieć czas i śledzić jeden po drugim, prawda? No bo tutaj czasami no tak by trzeba mieć dużo czasu. No to tutaj zapraszamy profesora Cęckiewicza. Kolejne tak, pytanie na mamy kawę teraz do pani Miry i na współpracę tak jakąś. Mam takie pytanie. Proszę się uśmiechnąć, bo ja myślę, że pani uśmiech będzie. Mam takie pytanie, jak pani uważa postać, popularyzowanie postaci Witolda Pileckiego dzisiaj może przysłużyć się Polsce, jeżeli chodzi o stosunki międzynarodowe, takiego tworzenia wizerunku dobrego Polski, jakiegoś bohatera takiego polskiego, szczególnie no, że mamy takie sporadyczne akcje antypolonijne właśnie w stosunkach międzynarodowych. Czy jakiś, widzi pani tą osobę jako właśnie godną tego, żeby właśnie popularyzować, i jaki aspekt właśnie jego życia i no właśnie, jak to pani widziała, czy w ogóle pani widziała, że Polska, czy jakieś instytucje próbują wykorzystać tą postać już w takich współczesnych stosunkach dyplomacji publicznej na przykład? Oczywiście, że trzeba, i niestety jedyne co, na co poszły pieniądze i promocja, jeśli chodzi o Pileckiego, to na przykład, to też pan Arkadiusz Cimoch z Chicago zrelacjonował, że do szkół w Stanach Zjednoczonych wysłały polskie placówki te książki Jacka Fairweathera Volunteer. No i chociaż ta książka Pileckiego opisuje jako bohatera, no to tutaj to jest takie pokazanie, że wszyscy Polacy to antysemici, a Pilecki był jeden dobry. No tak to w skrócie można ująć, więc też
nie jest to najtrafniejsze ujęcie, mimo że niektóre tam rozdziały, niektóre nawet ujęcia są rzeczywiście ciekawe, no to cały ten wydźwięk, że rzekomo Polacy mordowali Żydów w Powstaniu Warszawskim, czyli taki właśnie jest też Jan Peczkis, polski publicysta, i on wytknął wszystkie błędy z tej książki Jacka Ferwedera, więc Polonia była bardzo niezadowolona, bo z jednej strony jak już polski rząd coś zrobił i na coś wydał pieniądze, no to jest książka Amerykanina o Pileckim, nie polskiego autora, która by była przetłumaczona i by pokazywała cały kontekst, tylko Amerykanin, który już ma pewne znajomości, bo tutaj trzeba znać kontekst. Jest taka piosenkarka Katie Carr, która ma polskie korzenie, ale dopiero gdy była dorosła, nauczyła się polskiego, bo całe życie mieszkała w Wielkiej Brytanii i nagle, ona była taką piosenkarką, śpiewała muzykę pop i nagle się dowiaduje o ucieczce z Auschwitz samochodem pana Kazimierza Piechowskiego. On wtedy jeszcze żył i ona przyjeżdża do Polski, zafascynowana jego historią, poznaje go, on ją uczy polskiego i ona o nim nagrywa piosenkę. No też potem się dowiedziała o Pileckim i ona to tak promowała za granicą. I ona mówi, panie Kazimierzu, ja napiszę do różnych takich placówek związanych z Holokaustem w Stanach Zjednoczonych, żebyśmy razem tam pojechali na takie tournée. Ja będę śpiewać, a pan opowie swoją historię jako świadek, jak to było, jak pan uciekał z Auschwitz. I ona wysłała takie propozycje i ona potem mi mówi, żadna placówka się na to nie zgodziła. No macie państwo najnowszą skoki w Chicago, to jest wiadomość sprzed miesiąca. I teraz ona potem mi mówi kilka lat temu, jak wyszła ta książka Jacka Ferwedera, że te placówki się nie zgodziły, żeby ona, brytyjska piosenkarka, śpiewała, a pan Kazimierz Piechowski opowiadał, a te same placówki teraz wszystkie witają Jacka Ferwedera. Więc to jest takie bardzo sprytna manipulacja, żeby polski rząd rzekomo powiedział, że coś robi w kierunku Pileckiego, daliśmy pieniądze, że coś idzie, ale w takim kontekście, żeby też były te takie no, informacje cały czas powielane, jakie są w Stanach Zjednoczonych, że Polacy to antysemici, że tylko Pilecki, właściwie to tylko jest w kontekście Holokaustu, bo tam już w tej książce się nie mówi o tym, co było po II wojnie światowej w Polsce. O tym też należy mówić na Zachodzie, bo to, że Auschwitz to jedna rzecz, żeby odkłamać, że ten pierwszy transport do Auschwitz to byli Polacy, w tym kontekście mówić, a druga rzecz to te raporty, po 1945 roku, który Pilecki pisał. To, co się udało wywalczyć, ale to też oddolnym inicjatywom, to, że dzisiaj też w Parlamencie Europejskim dzisiejszy dzień, czyli rocznica zamordowania Pileckiego, został uznany dniem walki z totalitaryzmami. To się udało takim oddolnym inicjatywom wywalczyć, no ale nie wiem, czy coś więcej się w tym kontekście mówi. No, jeśli miałby być jakiś film, jakieś książki, no to żeby na tym tle Pileckiego pokazać też jako człowieka, który łączył. Ale inna rzecz, bo inna rzecz, kwestia historyczna, a druga rzecz to jest kwestia, ta książka Moja duchowość i charakter Witolda Pileckiego. Ja to się też staram tak delikatnie, bo kim ja jestem, żeby mówić, czy ktoś zasługuje na wyniesienie na ołtarze. I trochę teraz mówię pewniej, bo w zeszłym roku taki jeden z zakonników, do niego trafiła ta książka, on jest przy Watykanie, on to tam pokazał i on mówi, że ta książka już jest tak napisana, jak połowa pracy, która zwykle jest przy procesach beatyfikacyjnych, bo ja tam się staram zwrócić uwagę na to, na co oni patrzą. I tutaj kwestia, że teraz powinna w Warszawie wyjść jakaś oddolna inicjatywa. Już raz taka inicjatywa była, ale to też nie było tak dokładnie zarządzane i to upadło. Powinna wyjść w Warszawie inicjatywa, jakieś na przykład Towarzystwo Przyjaciół Pileckiego, które by raz co jakiś czas do kardynała Nycza, jeśli potem on zostanie zmieniony na kogoś innego, to do jego następcy, postulowała o to, żeby rozpocząć proces beatyfikacyjny, który też jest kosztowny. Jeśli by tutaj ta diecezja warszawska, bo kiedyś przyszło takie pismo, ale wtedy kardynał Nycz powiedział jeszcze nie teraz, może kiedyś, ale nie zamknął drogi.
Więc można cały czas próbować. Tutaj też niektórzy myślą, że a to na pewno się takiego mamy kardynała, to on się nie zgodzi. Nie, no trzeba mimo wszystko próbować. Jak nie on, to może kolejny, a jak dostanie kilka pism, to może dla świętego spokoju to ruszy, ale potem trzeba by zbierać na kosztowny proces. I to, co ja też ostatnio mówiłam w mediach, że Francuzi są w tym świetni, bo bardzo jest dużo takich postaci, z pewnością oni zasługują na wyniesienie na ołtarze. Ja nie mówię, że nie, ale jest bardzo wielu świętych, co dopiero się dowiemy w niebie. Bo żeby rzeczywiście rozpocząć proces beatyfikacyjny, to musi być czynnik ludzki, muszą być jacyś postulanci, muszą być zebrane pieniądze. I wydaje mi się, że w porównaniu z Francuzami, gdzie na przykład nawet rodzice świętej Tereski od Dzieciątka Jezus zostali świętymi, czy dużo takich postaci, to Polacy są zawsze co do swoich krytyczni. A czy na pewno? I my zawsze szukamy dziury w całym i szukamy wad tej osoby, żeby jakoś jej dopiec, a nie robimy tego, żeby właśnie promować, dążyć do tego, żeby ktoś był beatyfikowany, potem promowany, żeby właśnie tutaj o tych postaciach mówiono. I ostatnie pytanie. Ja mam takie bardziej ogólne pytanie do pani doktor. Czy jest pani w stanie, czy w ogóle ktokolwiek jest w stanie oszacować strukturę narodowościową w władzach komunistycznych po wojnie? To tutaj trochę ten raport Brzeszczota, który się skupiał na MBP, tak? Tylko to tutaj chodziło ogólnie o Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie, ale to był taki pion, no, który sterował, bo tutaj nie chodzi o ilość, bo mamy dużo pracowników niższego szczebla i tam rzeczywiście no, też byli Polacy, głównie tacy, którzy po prostu nie mieli zbyt dużych morali, którzy bardzo często to byli ludzie, którzy też nie mieli nawet matury, nie mieli żadnych aspiracji, nie byli ideowo uformowani. Tutaj właśnie Wacław Alchimowicz w tym raporcie Brzeszczota pisze, że tak naprawdę jest bardzo dużo analfabetów. Z jednej strony wiemy, że prezydentem był Bierut, ale zakulisowo rządził na przykład Jakub Berman. No i o tym się nie mówi, jak to wyglądało zakulisowo. Więc tutaj ten dokument, który pokazuje raport Brzeszczota, mówi, że chociaż jest masa Polaków, to wiele z nich to są analfabeci, a na czele tym takie mózgi głównie się wywodzą z Żydów. A jeśli są Sowieci na czele, to też, ale w taki sposób, żeby nie było o nich mówiono, żeby się wydawało, że to jest jakby konflikt polsko-polski. Natomiast wszystkie dokumenty były tłumaczone, wysyłane do Moskwy. Tutaj jeszcze to pytanie, jeśli czegoś nie ma w IPN-ie, bo też niektóre rzeczy zostały zniszczone już nawet w latach 50. albo już nawet w latach 40., to powinny być w Moskwie. Ale wiadomo, jaka jest sytuacja i na razie dostępu do tych akt moskiewskich nie mamy. One też były tłumaczone na rosyjski, wysyłane do Moskwy. No teraz wiadomo, jeszcze w czasie wojny to pewnie nie byłoby to możliwe. Też ktoś z IPN-u mi opowiadał, że tam za czasów Borysa Jelcyna tam niektórzy do jakichś dokumentów podocierali, bo taki był okres, że było trochę łatwiej, a teraz znowu jest trudno. Tak, i tą odpowiedzią kończymy nasze spotkanie, dziękując bardzo pięknie naszemu gościowi, pani doktor Annie Mandreli. Dobrze, brawa. Dziękujemy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No i na zakończenie oczywiście dziękuję Państwu za przybycie, za tak liczne przybycie. Dziękuję bardzo. Kim był rotmistrz Witold Pilecki? Co motywowało ochotnika do Auschwitz? Zachęcam do zapoznania się z wyjątkowym audiobookiem, który powstał na podstawie książki Duchowość i charakter Witolda Pileckiego. Czyta Kamil Prabucki.